Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Andrzej Twarowski, Kanal Plus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowidzew.pl. Chciałbym, żebyśmy co tydzień w Lidze Plus Ekstra mówili o występach Widzewa w Ekstraklasie, czego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam, Twaro. Dogrywka. Witamy Państwa już z powrotem, witamy Was wszystkich z powrotem w magazynie Dogrywka. My jesteśmy już po meczu Puszcza Niepołomice Widzew Łódź. Maciek Winczewski z Wami, a razem ze mną będzie Adam. Adam, jesteś? Słyszymy się? Halo, Adamie, słyszymy się? Jakieś problemy Adama jeszcze z nami nie ma. Jesteśmy świeżo, tak jak mówię, po zakończeniu meczu z Puszczą Niepołomice. Niestety przegrany mecz 1-0. Porozmawiamy sobie teraz 2 godziny z Wami. Za chwilkę już odpalimy linie telefoniczne. Będziemy mogli sobie porozmawiać, wysłuchać wszystkich żali, które nam się wszystkim po tym meczu wyleją. Ja przypomnę numer 42 233 80 19 42 233 80 19 i linie już mamy otwarte, także dzwońcie, zapraszamy, będziemy mogli sobie wspólnie o tym meczu porozmawiać. W międzyczasie odpalamy też oczywiście, może nie tyle odpalamy, co ten hashtag już jest odpalony, hashtag dogrywka. Zapraszam też do komentowania na Twitterze, postaramy się to na bieżąco dla Was śledzić, sprawdzimy, jak już się pojawią też wypowiedzi trenerów, piłkarzy po meczu również. Mamy już pierwsze połączenie, domyślam się, kto dzwoni. Radio Widzew, cześć, z kim mamy przyjemność? Siema, Winczu, z tej strony. Halo? Tak, tak, ja Cię słyszę, słyszysz mnie? Tak, słyszymy się. No, słucham Cię, Łukaszu. Więc ja tu nie dzwonię, żeby hejtować, ale od kilku meczów, tak jak patrzymy, ty tam broniłeś tam Marcina, że on tam dobrze gra. Mi się wydaje, że my jesteśmy chyba jednak zakładnikiem Robaka. No nie wygląda to fajnie ze strony naszego kapitana. No. On powinien moim zdaniem być w polu... Mogę się zgodzić, no szczególnie ta sytuacja sam na sam. Powiem tak, sam na sam, ale jeżeli jesteś napastnikiem, już tutaj nie chcę porównywać, że Robert Lewandowski do jakichś takich klasowych napastników, ale to jest dziewiątka, on powinien być w polu karnym i każde jego wyjście za obręb szesnastki, no to jest jednego naszego zawodnika mniej już i to, że Marcin ma ambicje, chce pomóc całego serca, to on nie działa na dobro drużyny. No. Czy oglądaliśmy te mecze w zeszłej rundzie, czy oglądamy je teraz, moim zdaniem powinna być takie ultimatum postawione. Marcin, albo stoisz tam, albo nie grasz, bo to nie daje nic dobrego. Zobacz w tej drugiej sytuacji, w tej drugiej połowie, gdzie Marcin był już w tej obrębie tej pola szesnastki, gdzie się zastawił, miał sytuację sam. Ewidentna, to jest jedyna sytuacja, którą miał. W reszcie przypadków on schodzi gdzieś do boku. Nie mamy alternatywy, Łukasz, bo jest z napastników, mamy tak, mamy Marcina, który gra, no bo musi grać w tej chwili. Mamy Karola Czubaka, który jest kontuzjowany i pewnie jakieś 3-4 tygodnie poza treningami. Mamy Przemka Kite, który cały czas dochodzi do siebie po kontuzji. No i mamy teoretycznie Roberta Prochownika. Poza nim nie mamy nikogo zdrowego, kto mógłby wejść za Marcina. I tu się pojawia problem. Nawet jak Karol był zdrowy, Ja powiem tak, jak najbardziej. Tutaj teraz się z tą zgodzę, bo my teraz w tym momencie nic nie zrobimy. Ja bym powiedział jeszcze w ten sposób. Błędy zostały poczynione już w zeszłej rundzie za trenera Kaczmarka. To wszystko jest efektem tego, że my od kilku lat nie mamy sztabu sportowego, nie mamy działu sportowego, nie mamy dyrektora sportowego. I tutaj co sezon, co runda jest ciągle ten sam błąd. Wymiana ludzi. Nie obwiniam tutaj trenera Dobiego, bo po tej drużynie, po tym meczu było widać, że oni chcieli.
przecież ci zmiennicy naprawdę chcieli. Znowu błąd w ustawieniu jakiś tam i Babol Farfocel, jakiś bramka. No to jest Babol Farfocel. No nie wiem jak to nazwać po prostu. Mecz jak najbardziej nawet na remis, tylko że po prostu no Babol Farfocel. No. Dla mnie druga sprawa to jest patrzenie na... To na pewno, bo nagle Grudniewski miał dwóch zawodników do krycia i został bliżej tego, przy tym, który był bliżej piłki. Piłka przeszła wszystkich tam. Wydaje mi się, że Dominik Kun zaspał i nie dobiegł do gościa. No i bramkę ja bym mimo wszystko też zapisał na konto Miłosza Mleczki, bo ta piłka 3 lata leciała po uderzeniu. No słuchaj, jak najbardziej, ale zwróćmy uwagę też na naszego prawego obrońcę, no na Kostakiewicza. No nie, no ja nie mogę patrzeć na to, co ten gościu po prostu robi. On naprawdę nie daje nam nic. On nie daje nam nic. Wrzutki jego, zauważyłem to, bo poczekaj, chyba go minuta, nie wiem czy jak nie ósma, to może 30-35. Przejęcie piłki to było, nie wiem, to było jakieś podanie Michalskiego, on nagle na prawej stronie wrzutka. Przecież ona po prostu nawet, ona przeleciała przez całą obronę. To jest dramat, co ten gościu robi z tymi dośrodkowaniami. No, jeżeli on nie daje nic do środka. Nie ma dośrodkowań ani ze stałych fragmentów, ani nie daje dośrodkowań nam z gry, bo nawet gdzieś w końcówce meczu dostał piłkę, gdzie mógł dorzucić ją tak z głębi pola i ona musi sobie dwa razy ją poprawić. Obrońca, czy tam nawet nie obrońca, no pomocnik, zdążył doskoczyć Tomalski do niego, będąc 3 czy 4 metry w momencie, kiedy Łukasz dostaje piłkę. No to jest no bardzo słabe. No jesteśmy totalnie wszyscy, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników, totalnie pod formą. I zastanawiam się, z czego to zaczyna, znaczy zaczynam się zastanawiać, z czego to wynika. Tu tak pół żartem, pół serio, Łukasz stracił formę tak mniej więcej od momentu, jak brał dzień przed meczem ślub. I potem już... No, ja bym powiedział, że nawet jeszcze wcześniej, no ale no nie no, no... Ja mówię, mi się wydaje, że jesteśmy zakładnikiem tego, co się działo w zeszłej rundzie. Trener Dobi teraz próbuje gdzieś to łatać, no nie da się tego wszystkiego podać. Nie, tak jak mówiłem już też wiele razy wcześniej, nie możemy zmienić od razu całego składu, no bo musi być jakieś tam, jakoś to po kolei to trwać. Ja powiem tylko tak, ja żałuję tylko dwóch transferów, które odeszły z Widzewa, to jest Wolsztyński i Gąsior, będę to powtarzał. Wolsztyński może nie miał po drodze z Robakiem, ale jeszcze raz mówię, no z całym szacunkiem. Ja nie chcę nazywać Robaka, że to jest nasza legenda, bo to żadna legenda. To jest gościu, który grał u nas w pierwszej lidze i po prostu wrócił. No ale jakby był naszym jakąś legendą, jakimś człowiekiem, który jest związany, to pewnie też nie brałby takich pieniędzy, jakie bierze. Możemy popatrzeć na Błaszczykowskiego, który dobra, dorobił się jakichś pieniędzy, ale on wracając do Wisły Kraków nie wrócił po to, żeby zarabiać tam pieniądze, tylko wrócił, żeby pomóc temu klubowi. I to można powiedzieć, że to jest legenda kluba, nie Robak, który wrócił zarabiać naprawdę grube tysiące, także mówię, no nie chcę tego tutaj hejtować go, ale od ostatnich meczy, teraz to był chyba szósty czy siódmy to był mecz? Siódmy, tak? No nie pomaga, nie pomaga nam. W zeszłej rundzie tak samo, to też tam no nie było jakoś to najlepiej w ostatniej wiosennej, także mówię, no mi się wydaje, że jesteśmy trochę zakładnikiem. Szkoda, że naprawdę przytrafiły nam się takie kontuzje, jak teraz Czubak musi wypaść na jakieś te 3 tygodnie czy 4, bo no mi się bardziej podoba, bo on dostawał piłkę, to jest podobny profil co Robak, ale jest młody, jest bardziej mobilny. Bardziej się trzyma tego pola karnego i to było nawet w ostatnim meczu było widać, że on jednak tam będzie, bo mamy następnych 10 zawodników, którzy muszą biegać. Mucha biega od pola karnego do pola karnego. No nie wiem, dla mnie może 29-latek, no to ktoś powinien być chłopak ograny, on ma jego, wygląda forma tak jak amator, jeden mecz zagra fajnie, drugi mecz, no tak jakby go nie było widać, no. Tylko mówię, to też oglądałem na telefonie, to bo nie można było, nie było możliwości oglądać tego na telewizorze, to też tam nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, bo tam nie za dobrze było widać, ale
No moim zdaniem jesteśmy takim zakładnikiem robaka, że on musi grać i to nie wygląda wszystko najlepiej, bo nie jest tam, gdzie powinien być, a jak ma sytuację jedną, jak oczekujemy od niego, żeby strzelał bramek, no to tak jak dzisiaj, no strzela w poprzeczkę czy coś, no, albo dużo traci piłek, także to jest takie moje spostrzeżenie. Na pewno mówię, nie hejtowałbym tutaj trenera, bo trener zrobi się co może, po tej drużynie widać, że oni chcą. To nie jest tak, że oni nie chcą, bo oni przez te 90 minut, oni mieli jeszcze wiele sytuacji. No tak jak w 90 minucie sytuacja, która doszła do, to była 90 czy 89, która doszła do Michalskiego, tam strzał z prawej strony, nie wiem, czy to Robak jeszcze przebijał główką, była obrona i do Michalskiego doszła piłka, który też powinien dobić i to powinna być bramka. No nie trafił, no zdarza się, ale mówię, no widać, że chcą, no niestety coś tam nie idzie. Miejmy nadzieję, że od tego meczu z Puszczą będzie już lepiej. No, zobaczymy, jak zespół na to zareaguje. No, problem jest to, że my nie mamy żadnych alternatyw na ławce tak naprawdę, takich, które mogą nam coś dać. No, Dominik Kun, proszę. Powiem tak, jesteśmy w tym momencie średniakiem tej ligi, bo będziemy wygrywali z tymi słabszymi, będziemy wygrywali z tymi pewnie lepszymi, tak jak teraz. Z całymi takimi drużynami pierwszej ligi, tak jak Puszcza, to już jest taki weteran tej pierwszej ligi, oni tam są ograni, to z nimi albo właśnie remis, albo taka porażka, no 1-0, która no nie cieszy nas, ale tak mi się wydaje, że będzie w tym w tej rundzie. No i zima będzie najważniejsza. Naprawdę pozbywać się ludzi, którzy przyszli za Kaczmarka, którzy są takim rakiem, no. I biorą duże pieniądze i nic nie dają tej drużynie. A taki jaki jest plan, pościągać perspektywicznych zawodników i naprawdę niedrogich. Bądźmy na razie takim średniakiem, ograjmy się i dajmy, moim zdaniem dajmy ten czas temu dobiemu, bo widać. Troszeczkę też mnie martwi to, że jest to, że my nagle mamy piłkę w tej obronie, to jest takie bezproduktywne podawanie piłki między sobą obrońcami i nagle taka długa piłka przez dwie linie. Co to ma być? To jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, Łukasz, że nie ma żadnego ruchu z przodu. Nie ma zejścia skrzydłowego, pokazania się, wyjścia na pozycję. Nie było w dzisiejszym meczu podejścia środkowych pomocników, żeby tą piłkę odebrać. I jakby z tego to wynikało, no. No ale no dlatego mówię, no to my ciągle, no właśnie to jest to, nie ma środka, skrzydłowi jak skrzydłowi, no bo tutaj tak jak Kun czy Fani też czasami szarpał, próbował to jakieś driblingi, tak samo Michalski z tej, ale dalej tak myślę, czy ten Fundambu, który dzisiaj też nie zagrał jakiejś rewelacji, czy to jest jego optymalna ta pozycja, ta dziesiątka, bo... Próbujemy na niego grać, a to nie jest jakiś sprinter, który wyprzedzi tych piłkarzy, tych obrońców czy coś. Czy właśnie nie lepiej, bo na niego on się... Po nim widać, że jak on dostaje piłkę, to on się nie boi jej przyjąć i on może coś z nią szybciej zrobić w tym środku polu. I tutaj też bym patrzył na to, czy on dalej jest na optymalnej takiej pozycji, no jak powinien być. Bo mi się wydaje, że jak był w środku pola, to można mu zagrać. On może, nie wiem, obrócić się z piłką, zagrać na szybko, bo... No nie jest to jakoś ładna dla oka ta gra, co teraz my robimy, to takie przerzuty, właśnie tak jak mówisz, że brak wychodzenia na tej pozycji, to nie jest ładne na razie dla oka. Jasne. Łukasz, pozwolisz, że zakończymy, bo tu mamy w międzyczasie 4 czy 5 połączeń, my będziemy się pewnie jeszcze słyszeć. Dzięki bardzo za telefon. Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Witam, Maciek z tej strony, Radio Widzew, cześć. Przepraszam, bo troszkę poczekałeś na linii, ale już jesteśmy. Z kim mamy przyjemność? Cześć Maciek, przeciętny Janusz. No cześć Januszu. Cześć chłopaki. No, jak wasze nastroje po meczu? Chciałem zapytać. Cześć. Wiesz co, no jak na nastroje? Jak po porażce, aczkolwiek tak nie wiem czym to spowodowane. Trochę już, może nie przywykłem, ale jakoś tak... Nie wiem, nie przeżywam tak tego oglądając mecz w telewizji. Ja przepraszam na chwilę, słuchaczu z numerem z końcówką 018, widzę, że dzwonisz już też kolejny raz, przepraszam, ale mamy drugiego gościa w międzyczasie, będziemy
Będziemy się jeszcze na pewno słyszeć. Także mówię, wracając do rozmowy, tak sobie zacząłem na początku audycji, chciałem przytoczyć kilka z tych tweetów, które żeś tam rzucił w trakcie meczu. Pozwolę sobie dwa. Czyli jeden to przydałaby nam się przerwa na kadrę, tak z pół roku przerwy. No i druga, skuteczność Widzewa jest ostatnio taka jak przy gaszeniu pożaru lasu śrubokrętem. No to myślę, że idealnie oddają to, co się działo. No ale powiedz o swoich wrażeniach. No myślę tak, że mamy początek sezonu, a wszyscy jesteśmy już po prostu tak w tym, tak zmęczeni po prostu psychicznie Widzewem, że ta przerwa by nam się po prostu przydała. Nie wiem, no wydaje mi się, że tak, co do Dobiego, to dalej jestem zdania, że tutaj w ogóle nie ma tematu zmiany trenera. Słuchajcie, no musimy po prostu dobrnąć, dojechać po prostu na oparach do końca tej rundy, w miarę możliwości pozbyć się tego szrotu, który mamy, bo po prostu, no niestety, tych piłkarzy do pozbycia się jest dużo. Nie chcę już tutaj nawet nazwiskami rzucać, po prostu to jest po prostu już szkoda strzępić język. Cały czas mówimy o tych samych nazwiskach, o tych Możdżeniach i Kosakiewiczach. Natomiast mam taką obawę, że po prostu nawet jeżeli my to zrobimy, to po prostu jesteśmy w dupie ze sztabem sportowym, z tą strategią dotyczącą transferów. I tutaj nawet jeżeli my zrobimy tą czystkę, to ja mam po prostu ciągle obawę, że my po prostu nie zrobimy ruchów do klubu po prostu w sposób przemyślany i właściwy. No więc dopóki nie wyjdziemy na prostą ze strukturą organizacyjną klubu, no to będziemy mieli taką sytuację. No. Dzisiaj najgorsze jest to, że po prostu mamy, wiecie, kolejny weekend. Mogę powiedzieć tak od siebie, że mi się wydawało, że żarło i dzisiaj zdechło, bo wydawało mi się, że idziemy w dobrą stronę. Mhm. Miałem taką nadzieję po ostatnich meczach, że okej, no nie było rewelacji z Zagłębiem Sosnowiec, ale też coś tam było jednak widać. Zresztą można było tłumaczyć ten mecz, wiadomo, tą kartką Nowaka. No ale dzisiaj po prostu jest cofka ewidentna, no. Także no nie wiem, może to po prostu przeciwnik nam się dzisiaj tak ułożył, może to było niewygodne. Natomiast co do Robaka, to wiecie co, ja myślę i nadal tak twierdzę, że marazm, w który my wpadliśmy za czasu Kaczmarka, my po prostu z tego nie wyjdziemy, nie wyszliśmy z tego na pierwszą kolejkę, nie wiem, może w połowie rundy, natomiast po prostu kanał, w jaki my po prostu wtedy wpadliśmy, to jest coś, my potrzebujemy w cholerę dużo czasu. Co do Robaka takiego, to wiadomo, no, chłopak jest już leciwy, natomiast on nie jest aż tak zły, jak to wskazuje granie po prostu. No. Nie mamy dzisiaj też tak naprawdę żadnej innej alternatywy, powiedzmy sobie szczerze. No tak, zwłaszcza wiesz, tu jest ten problem, że my nie mamy, tak jak mówisz, alternatywy, a nawet jak Karol Czubak był zdrowy, to ponieważ oni są tak jakby podobni do siebie, jeżeli chodzi o grę, to też nie mieliśmy żadnej alternatywy. No dokonywaliśmy zmiany w poprzednich meczach, zmienialiśmy Marcina i wprowadzaliśmy Karola, ale czy poza tą sytuacją w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, czy Karol dawał nam coś więcej niż Marcin? No nie, no myślę, że problem nie leży w napastnikach, tylko problem leży w tym, że oni nie dostają po prostu piłek, czy Marcin, czy Karol, jak wchodził na zmianę. Nie dostają piłek. Mamy skrzydłowych, którzy raczej starają się zejść do środka i oddać strzał. Tak jak dzisiaj widzieliśmy w pierwszej połowie, bardzo ładne uderzenie, szkoda, że w środek bramki, ale bardzo ładne uderzenie Mateusza Michalskiego. Dominik Kun też gdzieś raczej częściej próbuje schodzić do środka, niż tą piłkę dorzucać. Jak w drugiej połowie Mateusz Michalski próbował piłkę dorzucić, no to w dobrej sytuacji przerzucił wszystkich zawodników i tu jest jakby, tu jest problem. Mamy dwóch zawodników, którzy, mówię tu o środku, Możdżeń i Mucha, którzy zagrali dwa super mecze ostatnie, natomiast tu dzisiaj, no niestety, ale dużo niedokładności. Tak jak w poprzednich meczach zdominowaliśmy w mojej ocenie tam środek pola, tak tu dzisiaj, no to puszcza nas zneutralizowała całkowicie.
Mimo, że sama nie zagrała, super meczu, bo to nie był dobry mecz w wykonaniu, gdyż puszczył, mówmy się. To był generalnie mecz, który na słabym poziomie stał. Słuchajcie, no przede wszystkim zauważcie, że wszystkie mecze, które my gramy, które gdzieś tam są na granicy jakiegoś remisu, gdzie ewidentnie nie jesteśmy gorszą drużyną, bo dzisiaj nie byliśmy gorsi, tak jak mówisz, my wszystkie dostajemy w ryj, no. Tak. Po prostu, no oczywiście tutaj Zagłębie Sosnowy z tobą trochę mecz inny, ale generalnie wszystkie mecze mamy w plecy, jeżeli to są mecze, nazwijmy to na remis. No nie wiem, Maciek, jeszcze jedno mam pytanie do ciebie. No. Czy w ogóle ty mi możesz powiedzieć po dzisiejszym meczu, jaki był pomysł Widzewa na grę? Czy w ogóle nawet nie tylko w świetle dzisiejszego spotkania, ale w ogóle jak chce Widzew grać? Bo ja tego nie wiem. Nie mieliśmy, nie odpowiem się na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo myślę, że naszym hasłem, z którym my wyszliśmy na dzisiejszy mecz, tym, które nam przyświecało, to był chaos. I stwierdziliśmy, że będziemy po prostu walić piłę do przodu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Generalnie bardzo staliśmy, nie było ruchu zawodników i to mówiłem, że środkowych, ale tak naprawdę i skrzydłowi nie dali nam, Mateusz Michalski nie dał nam tyle co w poprzednich meczach. No Kosakiewicz jest totalnie pod formą, ja myślę, że tu można byłoby spróbować po prostu posadzić go na ławce i wrzucić Stępińskiego na tą prawą obronę, może taki zimny prysznic na głowę Łukasza wylany, może mu da coś do zrozumienia. Nie mieliśmy kompletnie pomysłu, graliśmy sobie tylko koronkę po środkowych obrońcach, dobocznych, dośrodkowych, wyszedł Mucha, cofnął się po piłkę i potem piłka do przodu, daleka. No, nie było też tego pressingu, który widzieliśmy w poprzednich meczach, bo tu nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy my jakoś bardzo usiedli na puszczy i poszukali błędów u nich, tak? W wybiciu, w wyprowadzeniu piłki. Tego nie było. No wiesz co, puszcza dopóki nie strzeliła bramki, to moim zdaniem prowadziła grę, za wyjątkiem tej okazji Michalskiego, który niestety nie widziałem, bo mi wycięło obraz, ale ogólnie to puszcza była bardzo aktywna, była bardzo ruchliwa, była też taka fajnie agresywna. A wiesz, a ocenianie gry puszczy przez pryzmat takiej gry do przodu po tym, jak już strzelili na 1-0, jest takie, wiesz, trochę nie ma sensu tego robić moim zdaniem, bo po prostu puszcza miała dobry wynik, tak? Więc oddała trochę pole Widzewowi, a Widzew po prostu jak dziecko we mgle, no. Jak ale wiesz, mgle. Puszcza nie stworzyła sobie nie wiadomo ilu groźnych sytuacji w tym meczu. Gdzieś tam w drugiej połowie jeszcze zawodnik wychodził też tak od boku, powiedzmy sam, prawie że sam na sam z Mleczko. Natomiast to też nie było tak, że Widzew zaczął super to spotkanie i nagle dostał bombę w postaci bramki i się totalnie pogubił, bo my te pierwsze 10 minut też nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No też wyszliśmy jakby nie. Z głowami, głowy zostały w szatni, mam takie wrażenie. No a na drugą połowę to jak? Wiesz, to ja już się spodziewałem, że okej, zejdą do szatni, przegadają chłopaki, nie wiem, wyciągną jakieś wnioski, kurwa, przepraszam, zaczyna się druga połowa i co się dzieje? Przecież my wróciliśmy znowu do jakiego, jeżeli my możemy powiedzieć, że my w ogóle wróciliśmy do jakiegoś grania, to było, nie wiem, w 55, 60 minucie. Wiesz, już nawet w Radiu Widzew tutaj w komentarzu komentator podkreślał, że Widzew po prostu wychodzi z tego tunelu jak zbity pies, nie? Tak, wiesz, tak, po prostu... Wiesz, ciężkie to życie, gonimy wynik, życie, a my się zastanawiamy. No to tak, to tak. Jesteśmy na pewno bardzo doświadczeni przez życie i jakieś takie najdrobniejsze wpadki nas nie będą załamywać, bo doznaliśmy już ich tyle, że nie, no po prostu się już do tego przyzwyczajamy. Natomiast to, co było, i to też Marcin w relacji, zresztą pozdrawiamy Marcina, super się słuchało, to też zauważał, że my bardzo długo szukamy piłki, zastanawiałem się, do kogo ją wybić. Jak jesteśmy na 30-40 metrze od bramki, mamy out, mamy możliwość, żeby szybko wyrzucić tą piłkę, to my się zastanawiamy, co zrobić. No i koniec końców piłkę adresujemy do Grudniewskiego, no.
No, to bzdura, no. Gonimy wynik i też wpuszczenie na ostatnie 2-3 minuty po Czobuta wydaje mi się, że też jest głupotą. Ja rozumiem, o co trenerowi chodziło. Tam Daniel Tanżyna już biegał tak naprawdę jako drugi napastnik i Grudniewski został sam. Natomiast no, co to za różnica, czy my przegramy 1-0 czy 2-0? No, wpuszczasz nawet tego Oyamę. Wiadomo jaki jest Oyama, ale może gdzieś tam się potknie na piłce, sędzia gwiznie faul. Wpuszczasz Prochownika, może coś na świeżości, na fantazji spróbuje zrobić. Wydaje mi się, że zmiana, wpuszczenie Michaela też nastąpiło za późno. Nie wiem, dlaczego trener zawsze do tej 70. minuty czeka ze zmianami, jeżeli widać, że zawodnik po prostu gra kiepski mecz. No, ja powiem szczerze, spodziewałem się, że już po pierwszej połowie zobaczymy Michaela w miejsce Dominika, ale no, czekaliśmy, tak? No, trener no czeka. Właśnie, a co do Kuna, to ja mam takie wrażenie, że to już jest kolejny zawodnik, który po prostu, zresztą redaktor Binczek pisał w trakcie meczu na Twitterze, że po prostu kolejny analfabeta pod Turzynieckim. Natomiast to też jest, kurde, zagadka po prostu, że chyba nie użyłbym aż takiego stwierdzenia mocnego jak redaktor Binczek, ale coś w tym jest po prostu, że gość miał naprawdę bardzo dobry sezon poprzedni. On miał przecież bardzo dobrą wiosnę. I jak on tutaj przychodził, to naprawdę przychodził jako jeden z tych, którzy, że tak powiem, powinni być najbardziej pod formą, najbardziej w formie, tak? Natomiast on, mam wrażenie takie, że po prostu zżera go, no, zjada go ta presja i jest strasznie taki elektryczny, taki nerwowy jest bardzo na boisku, no nie co? Wiem, może a po ja prostu... Ja powiem ci szczerze, że po Dominiku Kunie nie spodziewałem się nie wiadomo czego, bo mówimy o tym, że miał super wiosnę, no ale on w całym sezonie miał 4 bramki, 4... no, patrzę na bramki, tu asyst mi akurat nie pokazuje, muszę to sobie zaraz odnajdę. 4 bramki w poprzednim sezonie w Sandecji, sezon wcześniej jedna bramka, 2 sezony wcześniej w Stomilu jedna bramka, w Pogoni Siedlce 3, Wisła Płock 1, już sobie otwieram i sprawdzę ale asyst miał chyba sporo. No właśnie muszę na to spojrzeć, jak to wyglądało pod kątem asyst, żebym zaraz nie musiał tu szczekać na antenie, już sobie to sprawdzam. Ale chyba nie wiem, czemu nie pokazuje. Za sekundkę. O, jaka złośliwość po prostu. Złośliwość rzeczy Maciek, martwych. Jakby nie było. Mamy kolejnego zawodnika, który po prostu po przyjściu... Wiem, o czym gra mówisz. Gra po prostu piach. Także słuchaj, no nie będę zabierał anteny. Niestety albo stety. Najbliższy mecz gramy w piątek. Też pisałem, że po prostu jakby ten mecz był znowu w niedzielę, to chyba bym wybrał jednak obiad u teściowej niż po prostu mecz Widzewa, bo już mam po prostu tego serdecznie dość. No ale nic. Wiesz chyba co? Się będę musiał ten piątek znalazłem. Męczyć. Znalazłem. No na całą swoją karierę 197 meczów rozegranych według Transfermarkt. Dominik Kun ma 10 asyst. To nie są super liczby jak na skrzydłowego. 17 bramek. To w mojej ocenie nie są super liczby i dlatego ja bym jakoś tam nic wielkiego od Dominika nie oczekiwałem. Myślę, że można było pomyśleć o innych zawodnikach przy transferach, którzy są młodsi, bo Dominik Kun ma 27 lat. To nie jest zawodnik 21-22 lata, który ma jeszcze wiele do wygrania w piłce. To jest zawodnik 27-letni, który jakoś nie zawojował bardzo, bardzo ekstra klasy. Więc jakby tego się powiedzmy, że po nim spodziewałem, no nie wiem co więcej widzisz, można no, powiedzieć. Widzisz nie? Nawet jak ta rozmowa nam się klei, tutaj jest po prostu ciężko cokolwiek sklecić, no. Jest, nie wiem, czekamy po prostu do zastanawia mnie piątku. Też to, o czym mówisz, tak, czyli dlaczego jest tak, że kolejny zawodnik, o którym mówiło się, że ma coś wielkiego wnieść, czy coś pozytywnego, to gdzieś w Widzewie ginie. Czy to jest kwestia rzeczywiście tej mitycznej presji? No ale o jakiej presji możemy mówić w siódmym meczu sezonu rozgrywanym w Niepołomicach? No tak. No tak, no zgadza się.
powiedzmy sobie szczerze, presja to w tym sezonie się nie zaczęła i nie wiem, czy ona się w ogóle zacznie, bo myślę, że dzisiaj podejście przeciętnego kibica Widzewa, czy znakomitej większości kibiców Widzewa jest po prostu takie, żeby ten sezon zagrać, tak? Dokładnie. Ewentualnie jedyne oczekiwanie to jest utrzymać się, no ale to oczywiście wszystko jest możliwe, ale to nie chce mi się wierzyć, żebyśmy no dobra, nie powiem tego, przepraszam, nie powiem. Nie powiem tego. Maciek, oddaję linię innym słuchaczom, także no niech inni powiedzą coś po prostu mądrego. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki bardzo za telefon. Trzymaj się, do usłyszenia. Cześć. Hej. Tyle, tyle nasz stały słuchacz przeciętny Janusz z Prostej. No rzeczywiście ciężko jest coś powiedzieć po takim meczu, bo ciężko doszukać się jakichś wielkich pozytywów, ciężko pochwalić za cokolwiek Widzewiaków, bo jeden strzał Michalskiego w pierwszej połowie, sytuacja sam na sam, Marcina w drugiej, to trochę za mało, albo zdecydowanie za mało. O, mamy kolejne połączenie. Radio Widzew. Halo. Cześć, z kim mamy przyjemność? Dzień dobry, Dominik Slanding. Cześć, Dominiku. Witam was serdecznie w ten smutny ziomek. Jakby to powiedzieć, od czego zacząć? Zastanawiam się, kto zaliczył większy zjazd w tym sezonie. Wojtek Pawłowski czy Marcin Robak. I ciągle nie mogę dojść do tego, kto spadł niżej, powiedzmy sobie, czy jeden, czy drugi. Myślę, że trochę cienko wpadliśmy w pewną łapkę. Mamy tylko i wyłącznie Marcina Robaka do grania w napadzie i nikogo więcej. No mamy, no ale to wiesz, no to można mieć o to pretensje do Mirosława Leszczyńskiego, no bo to on jest tą osobą, która w tej chwili doradza, który miał być do końca, jak dobrze pamiętam, okienka, a okazuje się, że najprawdopodobniej do lata pan Mirosław będzie jakby też odpowiedzialny za transfery. On, no i oczywiście jakby komitet transferowy, tak, w skład którego wchodzi między innymi on, trener, chyba pani prezes Pajączek i chyba pan Piotr Pietrasik z ramienia właściciela klubu. No tak, tylko że wiesz, mamy w tej chwili, jesteśmy na 24, no jakieś 36, czy tam 30, powiedzmy, 2 godziny mamy, tak? Plus minus pewnie do zamknięcia okienka. No i teraz co, będziesz robiłbyś jakieś transfery takie na last minute? Wychodzące przede wszystkim. To na pewno, tylko że wiesz. Ale wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli pozbędziemy się Oyamy, to możemy całkiem dobrze sprowadzać sobie napastnika i kogoś na skrzydło. Z drugiej strony, po co kogoś na skrzydło, skoro mamy na lewej skrzydle zarówno Kuna, jak i Amejała. I teraz pytanie brzmi następująco. Czy ten Amejał tak fatalnie się prezentuje na treningach, że Kun wychodzi na boisko w podstawowym składzie? Wiesz co, mi się wydaje, ja nie byłem na treningach, więc ciężko jest mi powiedzieć. Myślę, że to można byłoby na przykład Kamila z WTM-u zapytać. Natomiast myślę, że Kun dał dwa dobre mecze w Widzewie. I jakby to spowodowało, że dzisiaj też wyszedł, bo ten początek miał bardzo średni, i to delikatnie mówiąc. Natomiast te dwa mecze zagrał po prostu dobrze. I ja też go za te dwa mecze chwaliłem. Natomiast dzisiaj no taki, można powiedzieć, stary, dobry Dominik z początku sezonu. Tylko wiesz, dobry, problem, bo mówisz o... Mówię tak oczywiście w cudzysłowie. Natomiast mówisz o sprzedaniu Oyamy. Tu nie jest tak łatwo, bo mówimy o tym, że jak odejdzie Oyama, to my nagle będziemy mieli pieniądze na to, żeby zapłacić komuś innemu. Okej, tak będzie, tylko w przypadku, jeżeli ktoś od nas tego Oyamę kupi. Jeżeli nikt od nas tego Oyamy nie kupi, to my, jeżeli chcemy się go pozbyć, będziemy musieli się z nim dogadać. To znaczy wypłacić mu ileś pensji do przodu. Co oznacza, że tych pieniędzy do rozdysponowania nie będzie już tak dużo. No i my też nie będziemy mogli myśleć o transferach gotówkowych. My będziemy mogli myśleć o tym, żeby albo kogoś wypożyczyć, albo żeby kogoś podpisać, kto tego kontraktu jeszcze nie ma. No bo w tym momencie jest taka prawda, że z Robakiem w składzie wychodzimy w 10. Przepraszam. Znowu takie, wiesz, uporczywe, bieganie sobie po skrzydle. Tymczasem, chłopie, no nie macie tam, gdzie być powinieneś.
I teraz tak, tak jak na początku sezonu jeszcze trener Tobi krzyczał, Marcin na dziewiątkę, Marcin na dziewiątkę, tak teraz Marcin, już nie krzyczy Marcin na dziewiątkę, czyli co, mamy jednym słowem świętą krowę w szatni, tak? Wiesz, no... Jakiej padaczki Marcin nie zagra, Marcin w następnym meczu wyjdzie na 100%. Ja rozumiem, kapitan, no ale do jasnej cholery, niech będzie jakaś rywalizacja o miejsce w składzie. A jeżeli tej rywalizacji na miejsce w ataku nie ma, no to ja przepraszam, to my nie będziemy wygrywać mecze, jeżeli my będziemy grali w dziesiątkę. Z biegającym sobie, nie wiem, robaczkiem po boisku, tam, gdzie mu się żywnie podoba, nie tam, gdzie jest potrzebny. Mhm. No wiesz, nie znamy w tej chwili, jakie założenia trener dał Marcinowi, no bo to też na to musimy, ja zawsze się też na tym łapię, że nie wiem, kogoś gani, że nie dośrodkowuje, ale może trener dał mu takie, a nie inne wytyczne taktyczne, tak? Jasne, ale błagam się, no czy nie wiem, czy rok dostał wytyczne pod tytułem biegać sobie po lewej stronie, nie, biegać wiesz, sobie po lewym skrzydle, ja też, ja też zawsze mówię o tym, Marcin to nie jest zawodnik kreatywny. To nie jest zawodnik, który zrobi coś z niczego. To nie jest zawodnik, który okiwa kogoś, tak? Na 10 prób zakładam, że pewnie połowa by mu się udała, bo to nie jest tego typu zawodnik, po prostu. I tu jakby to nie chodzi o to, że zaraz mi ktoś zarzuci, że ja nie wiem, Marcina obrażam. Nie, Marcin jest po prostu, ma swoje ograniczenia, ma swoje te rzeczy, w których czuje się i wygląda to dobrze, ale na pewno nie jest to rozgrywanie piłki, na pewno nie jest to zabawa na skrzydle i na pewno nie jest to wyrzucanie rzutów autu i dośrodkowywanie piłki w polu karnym, bo to on powinien być adresatem takich dośrodkowań. I ostatnie czasy muszę do tej twojej listy dorzucić jeszcze granie na dziewiątce, bo w tym też ostatnio nie jest zbyt dobry. A liczenie na to, że się gwizdnie sędziemu, powiedzmy, że będzie karny i mamy kogoś do strzelania karnych, no przepraszam, to nie jest druga liga, gdzie tych karnych mieliśmy 18 bodaj, mm-hmm. tak? Tylko to jest pierwsza liga, gdzie tak tylko no, wiesz, po co to nam nie będą tych karnych gwizdać. Tu jest taki problem, że my od czasu Przemka Kity, od jego kontuzji, to mieliśmy jeden rzut karny tak. I to był mecz ze Stomilem w Łodzi. A poza tym nie ma, dlaczego nie ma tych rzutów karnych? Dlatego, że nie ma zawodnika, który odważnie pójdzie, który będzie cwany i włoży sobie nogę przed obrońcę, da się wywrócić, da się popchnąć, da się sfaulować. Nie ma tego. I tego cały czas brakuje. Ja myślę, i cały czas jak do znudzenia będę mówił, że ja największym naszym wzmocnieniem będzie powrót do pełni sprawności, bo to też jest ważne, do pełni sprawności Przemka Kity. Tak, oczywiście, jak najbardziej. To będzie najlepszy transfer przychodzący w zimę. Tylko wiesz, co teraz jeszcze jest paradoksalne, bo ja tak sobie spojrzałem na statystyki. Posiadanie piłki widzę w 61, puszcza 39. Sytuacje bramkowe widzę w 14, puszcza 10. Strzały na bramkę widzę w 4, puszcza 3. Strzały niecelne widzę w 6, puszcza 3. Zablokowane no po 4. I widzisz. Teraz wymieniasz mi statystyki, okej, w porządku. Kto gra w napadzie? No Marcin Robak. No i Marcin Robak miał patelnię i jej nie wykorzystał. Ja nie jestem pewny, czy jak on by dostał na trzeci mecz na pustą bramkę, czy on by to trafił. Przepraszam. Wiem, że to może trochę, wiesz, trochę brzmi mało realistycznie i trochę, że niby na niego wsiadam, ale kurde blade, rzeczywiście padło magiczne pytanie. Jakie podanie on musi dostać, żeby trafić do bramki? No, jakie podanie? Jaką piłkę? Wiesz co, ja nie chcę bronić Marcina, bo on powinien to z zamkniętymi oczami strzelić. Podobna sytuacja, takie mam wrażenie, była też w meczu, nie wiem czy sobie przypominasz, w meczu wyjazdowym jeszcze w drugiej lidze z GKS-em Katowice i tam też Marcin 89-90 minuta jest sam na sam i uderza obok bramki lewą nogą. Tylko, żeby być też uczciwym i sprawiedliwym. Ile takich sytuacji Marcin miał od początku sezonu? Żeby być sprawiedliwym, to teraz ci powiem coś innego. Jeżeli Marcin się nastawiał na to, że będzie takich akcji miał okazji do strzelania bramki, będzie miał 4 w meczu, to się bardzo mocno przeliczył. Bo takich akcji w meczu będzie miał góra, dwie i jedno z nich musi wykorzystać. Od tego jest napastnikiem. Mhm. Tak po prostu. Ja mam dziwne wrażenie, jak oglądam Marcina coraz bardziej, to u niego wsiada motoryka. I teraz pytanie. Czy to już się PESEL zaczyna odzywać, zaczyna pukać do drzwi i mówić,
No, chyba nie bardzo. Czy po prostu kwestia przemęczenia? Wiesz co, a może ale... jedno i drugie? Marcin nigdy nie był zawodnikiem szybkościowcem. On nigdy nie był gościu, który, wiesz, ścigał się z obrońcami. Tylko, że on zaczyna człapać. Po prostu to nie to, że już jego pojedynku... Wiesz, do pojedynków biegowych to wiadomo, że Marcin nie ma co w ogóle startować, bo to nie ma sensu. Mhm. Tak? Więc skoro nie ma sensu pojedynek biegowy, no to może, kurczę, nie wiem, zejdź z tego skrzydła i daj szybkościowi się wykazać. Tam a nie zabieramy pozycję. I nic innego, chłopie, nie rób. Dokładnie. Nic innego nie rób. Po co dublujesz pozycję? Mhm. Komu wiesz, teraz bity tylko... Michalski w razie chcesz, że to ma zagrać? Ja mówię też tylko o tym, że bo za chwilę zaczną się, zresztą to już widziałem na Twitterze, tak, informacje, a bo to trener, przygotowanie motoryczne, bo to trener migdał i tak dalej, no ale kurczę, no do cholery jasnej, czy my narzekaliśmy, że Widzew jest słabo przygotowany po meczu na przykład wtorkowym z Sosnowcem, jak graliśmy w dziesiątkę? Nie. Czy my narzekaliśmy nie. na przygotowanie fizyczne, jak wygraliśmy ze Stomilem Olsztyn? No nie, a za chwilę będzie, wiesz, za chwilę będzie właśnie taka, czy z GKS-em Jastrzębie, jak wygrywaliśmy 1-0, no... A za chwilę będzie taka, za chwilę wpadniemy w taką pętlę i będziemy mówić, że to jest kwestia przygotowania fizycznego. Wiadomo, że to przygotowanie i na to też musimy wziąć poprawkę. To jest tłumaczenie. Musimy też wziąć poprawkę na jedną rzecz, Dominik, daj mi tylko jedną rzecz dokończyć, że to jest bardzo specyficzny rok. Nie było jeszcze takiej sytuacji, gdzie mieliśmy przygotowania zimowe, zagraliśmy dwa mecze, czy ktokolwiek zagrał dwa mecze i potem znowu miał dwa miesiące przerwy. I tu nie można oceniać, wydaje mi się, przygotowania fizycznego po takim roku, bo tu jest ruletka. Albo ktoś trafi i jakby te plany treningowe trafi w zawodników, albo nie trafi. Jak nie trafi, no to mamy sytuację taką, że potem ktoś się męczy, bo się fizycznie nie czuje. Ale zawodnicy Widzewa nie narzekają na fizyczność, nie mówią, że się czują zmęczeni, niedotrenowani, jakkolwiek. Więc ja nie chciałbym też, żebyśmy wchodzili jakby w taką retorykę, że ktoś człapie, ktoś jest, nie wiem, nieprzygotowany. Nie, my po prostu jesteśmy słabi piłkarsko i nie potrafimy tego ukryć. Jak mamy sytuację, stwarzamy ich sobie zdecydowanie za mało, bo my nie mamy klarownych sytuacji. Jak sobie policzę klarowne sytuacje od początku sezonu w tych 7 meczach, to nie wiem, czy wyjdę poza jedną rękę. Jasne, natomiast dwie sprawy. Przede wszystkim, czy słyszałeś kiedykolwiek jakiegokolwiek zawodnika z League One, z Championship, nie mówiąc już, broń Boże, o Premiership, czy nie wiem, czy z niższych lig, powiedzmy, hiszpańskich, francuskich, czy choćby z Ligi Azerbejdżanu. Czy słyszałeś kiedykolwiek, żeby ktoś z tych lig się tłumaczył, że no, gówniany mecz zagraliśmy, bo jesteśmy źle przepracowaliśmy wobec przygotowawczy? No nie, nie słyszałeś. To jest polska mantra. Mhm. Że zły okres przygotowawczy, więc dlatego gramy gównianą piłkę. Po drugie, obejrzałeś na pewno mecz z Zagłębiem Sosnowiec, tak? Mhm. Powiedz mi, czy na twoje oko drużyna Zagłębia Sosnowiec wyglądała na źle przygotowaną fizycznie? Nie. Czy drużyna Radomiaka wyglądała na źle przygotowaną fizycznie? Nie. Czy drużyna LKS-u wygląda na źle przygotowaną fizycznie? No nie. No nie. Oni potrafią, tylko Kutwa, my nie potrafimy. Wiesz co, ale mówię, no ta fizyczność jest zawsze, jakbyśmy mieli dwa mecze wygrane, no to o tym nie mówiliśmy do dzisiaj. Tak? No. Tak. Natomiast powiem szczerze, Marcin nie był szybkościowcem, ale teraz jest człapakiem. I teraz wystawianie Marcina od początku, ja wiem, że nie ma innego wyjścia, bo nie mamy w tym momencie sprawnego napastnika, no chyba, że się nagle Prochownik cudownie obudzi, chociaż w co wątpię. I jesteśmy w czarnej dziurze, bo gramy w 10. Tak, tylko Marcin musi mieć obok siebie zawodnika w typie Przemka Kity. Gościa, który zaobserwuje 2-3 obrońców, który jest szybki, bo Fundambu też weźmie sobie na siebie 2 obrońców, tylko że on nie jest szybki, on nie urwie się im, nie ucieknie, bo nie ma tego depnięcia, po prostu ma inne atuty, ale nie depnięcie. Przemek Kita był, ja zawsze mówiłem o nim, takie żywe srebro, tak? Tu się gdzieś poszarpał, tu złapał obrońcę, tu dał się przewrócić, tu nogę włożył szybciej, bo był cwany.
Tu sobie kogoś wziął na bioderko i się odwrócił z piłką. I takiego zawodnika brakuje. No kiedy Marcin od powrotu do Widzewa, kiedy Marcin najlepiej wyglądał? Kiedy Przemek był zdrowy? Właśnie z Przemkiem Kicą, dokładnie. Tylko pytanie brzmi następująco. Czy Przemek Kica jak wróci, to będzie, czy to będzie ten sam Przemek Kica, który brał jesienią zeszłego roku? Tego nie wiemy i dopóki Przemek nie wróci, to się nie dowiemy. Dlatego powinna być, dlatego rolą dyrektora sportowego powinno być ściągnięcie zawodnika, który odpowiada charakterystyką piłkarską, który pasuje po prostu do tego zespołu. A kto będzie pasował? Będzie pasował właśnie zawodnik, który spowoduje, który on będzie biegał po tych, do tych sytuacji gdzieś z boku, to on będzie wybiegał i zabierał sobie obrońcę, żeby Marcin mógł stać w polu karnym. I on wtedy tam nogę włoży, tam głowę włoży i strzeli swoje 17-18 bramek. Tylko że Marcinowi ostatnią piłkę podajesz na 5 metr i Marcin ma problem z trafieniem do bramki. Wiesz, tu jest problem. Pytasz mnie, co bym zrobił do końca okienka transferowego, już ci mówię, pogrzebałbym w rezerwach. Mhm. Tak po prostu. Pewnie jakiegoś 18-latka da się stamtąd wyciągnąć, który będzie troszkę szybszy niż Marcin i nie będzie człapał po boisku tak jak Marcin. Który też będzie absorbował obronę, który też będzie, nie wiem, któremu powiesz, nie wiem, Leszek, Zdzisiek, nie wiem, Marek, słuchaj, pole karne i nigdzie więcej i on tam się nie ruszy. No tak po prostu, no. Bo Marcinowi możesz powtarzać na dziewiątkę. Marcin i tak będzie mądrzejszy. Wiesz, ale... Bo to tak zaczyna wyglądać, że sobie wyhodowaliśmy świętą krowę, szatnik. Okej, tylko... Że już nawet trener mu nie mówi Marcin na dziewiątkę, bo to nie ma sensu. Marcin tak robi swoje. No dobrze, ale czy na typowej dziewiątce, jak wchodzi na zmianę, gra Karol Czubak? Tak. A ja się, wiesz co, nie zgodzę. Sytuacja w meczu z Sosnowcem, czy to była pozycja typowej dziewiątki, tak, czy bardziej skrzydłowego? Wiesz co, to była pozycja dziewiątki, troszeczkę odbitej od światła bramki. Tak zwyczajnie, tak po prostu. To nie, on może nie był stricte na dziewiątce, gdzie czeka na wapnie między stoperami, tylko on troszeczkę odbił w lewo. Bo szukał gry. Tylko, że co, gdzie... Tak, gdzie najwięcej Czubak zrobił roboty? W polu karnym. No tak, ale też nie w tym miejscu, nie w tym miejscu, w którym, wiesz, zazwyczaj się spodziewasz typowej dziewiątki, czyli gdzieś na przedpolu, tak? Na tym 11, 9 metrze. Tylko, że był lata świetlne bliżej swojej wyjściowej pozycji niż Marcin. Ja mówię, ja nie chcę bronić Marcina, ja po prostu na pewne rzeczy chcę zauważyć, bo Marcin jest pod formą i zaraz... Tego się nie da ukryć już. Tego się nie da ukryć, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Natomiast też chciałbym, żebyśmy też zrozumieli, spojrzeli na to też trochę z drugiej strony na chłodno, że Marcin, tak jak sam powiedziałeś, Marcin ma dwie sytuacje, jedną z nich powinien wykorzystać. Tylko że tą drugą sytuację, to ja nie wiem, pamiętam w meczu powiedzmy z Radomiakiem, czy z Chrobrem, czy... A dzisiaj ile miał? No dzisiaj miał jedną sytuację. Którą dzisiaj powinien... Ja mu naliczyłem przynajmniej dwie. O której jeszcze mówisz? O tej, co było uderzenie gdzieś tam sprzed pola karnego i tam głową próbował? Co Michalski dobijał? Tak. Tak. Wiesz co, ja właśnie tego nie widziałem, bo Marcin to skomentował, że Marcin Guzewicz skomentował, że Robak gdzieś tam piłkę głową jeszcze dotknął, ale ja miałem wrażenie, że to było po prostu uderzenie, nie pamiętam czyje, czy to był Michael, czy ktoś inny, czy Możdżeń chyba to był, tak, uderzające na bramkę i ja miałem wrażenie, że tam Robak nie dotknął tej piłki, że ona po prostu, bramkarz ją sparował i potem ona trafiła pod nogi Michalskiego, który też nie strzelił. Ale jeżeli tam było uderzenie Marcina, no to powinien jedną z tych dwóch sytuacji na pewno wykorzystać, a na pewno powinien wykorzystać tą sam na sam. No właśnie, a już Marcin zaczyna z tym mieć problem. Także wiesz, pytanie brzmi następująco, czy to ten jego brak formy to jest forma przejściowa, tak to nazwijmy, czy tak już będzie cały czas, że Marcin po prostu nie będzie dawał rywalizacji pierwszolinowej, nie będzie dawał rady. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć coś tak na szybko. Zastanawiam się, jeżeli Marcin jest tak bardzo pod formą, to jak wyglądają na treningach inni napastnicy.
Znaczy w tym wypadku tylko Prochownik, tak? O którym słyszymy, że, tak, że wygląda dramatycznie i widzę, chce się go pozbyć, czy to najchętniej wypożyczenie, czy transfer, żeby zejść też z kosztów. No właśnie, ale z drugiej strony mówię, ja poszperałbym po prostu w rezerwach. Tam na pewno jest ktoś, kto zrobi to samo, co Marcin, a może nawet i lepiej. Mhm. O to mi chodzi, bo przede wszystkim, wiesz, no młody będzie się chciał pokazać, to będzie chciał po prostu tego przeciwnika zagryźć. Wiesz, tylko... Tak mi się wydaje. Mhm. Pewnie możesz znaleźć wysokiego gościa, no nie, no wysokiego, dobrze zbudowanego w miarę 18 czy 19 latka, który nie będzie człapał. Mhm. Który będzie wiedział, co ma zrobić z piłką, jak dostaje ją na 10 metrze od bramki. Wiesz co, a ja bym poszukał też czegoś innego. Ja bym poszukał nie zawodnika wysokiego w typie Robak, Czubak, tylko poszukałbym zawodnika szybkiego. Bo my i tak próbujemy grać głównie skrzydłami. My nie gramy, nie pchamy piłki środkiem. My gramy skrzydłami i wtedy ewentualnie zagrywamy piłkę do fundambu, czy staramy się jakoś tam poszukać Robaka. Natomiast to nie jest tak, że my mamy mocny, bardzo mocny środek i dlatego piłkę środkiem i dopiero w momencie, jeżeli coś się nie udaje na środku, to zagrywamy ją do skrzydła. Nie, u nas jakby docelowo my chcemy grać skrzydłami. Tak to wygląda, tak? No bo mamy szybkiego Michalskiego, mamy po drugiej stronie Kuna, a w środku tylko tak naprawdę z przodu Robak i Fundambu. Po prostu więcej jakby możliwości jest na skrzydłach. Natomiast gdyby na środku zagrać z kimś, kto jest szybki, kto jest bardzo mobilny, kto jest ruchliwy, tam też mogłoby to sprawić więcej kłopotu obrońcom, bo niekoniecznie piłka musi być do niego zagrana, ale on może swoim wybiegnięciem zabrać obrońcę i zrobić miejsce dla Fundambu, dla skrzydłowego. No tu jakby możliwości jest wiele, ale my nie mamy na ten moment żadnej, bo nie mamy alternatywy, żadnej. Tak. Ściągnęliśmy napastnika, fajnie, że Karol jest, bo z Karola będą ludzie, natomiast ściągnęliśmy napastnika dokładnie w tym samym typie, jak tego, którego mamy. Tak, tylko wiesz co, ja myślę, że można się przyjrzeć spokojnie drugiej lidze też przy okazji, wyciągnąć jakąś perełkę stamtąd. Dzisiaj... Myślę, że dałby radę. Na dziś po prostu dałby radę taki napastnik z drugiej ligi. Pewnie paru by się tam znalazło. Takie mam wrażenie. Bo wiesz, też z drugiej strony na siłę kogoś szukać na zewnątrz. Po co? Po co mamy w ogóle tę drużynę rezerw? Po to, żeby teoretycznie dostarczała zawodników do pierwszego składu. No to należy się przyjrzeć drużynie rezerw, bo może są tam zawodnicy do pierwszego składu. No jestem więcej niż pewny, że to jest taka sama sytuacja jak z Michajlewiciem, jak rozmawialiśmy, że pewnie jakbyśmy 15-letniego Kmita stawili w pewnym momencie za Michajlewicza, to gorszy by nie był. Więc mam dzisiaj wrażenie, że jeżeli byśmy wyciągnęli z rezerw 18-latka, stawili zamiast Robaka, gorszy by nie był. Wiesz, no to... Ja tego nie wiem. Ja nie jestem na meczach rezerw, nie wiem jak ci chłopcy grają. Ciężko jest mi powiedzieć, czy będzie lepszy, czy będzie gorszy. Nie wiem, po prostu tego... Przepychać się z obrońcami każdy z nas, każdy potrafi, tak? Przepychać się z obrońcami, nie wiem, robić miejsce, każdy potrafi. Nawet ten, który prosto piłki nie potrafi, wiesz, kopnąć. Każdy się będzie umiał przepychać z obrońcami. Każdy będzie umiał, nie wiem, kto ma, kurczę, 1,80 m wzrostu, 75 kg wagi, każdy będzie się umiał, będzie wiedział, jak wziąć obrońcę na plecy, tak? No wiesz, no to każdy potrafi, bo to robi Marcin. On się ogranicza do przepychania, obserwowania obrońców i niczego więcej, bo nie potrafi, nie umie trafić w bramkę, no. Ma rozregulowany celownik dramatycznie, tylko to jest wina również tego, że Marcin totalnie nie ma żadnej konkurencji. Nawet Czubak, który przyszedł, nie był żadną konkurencją dla Robaka. Wolsztyński w zeszłym sezonie żadna konkurencja dla Robaka, bo ile by nie nastrzelał Wolsztyński, wiadomo było, że Robak w następnym meczu wyjdzie. Tylko wiesz, z drugiej strony też nie przyjdzie tu, mam takie wrażenie, napastnik. Karol Czubak przyszedł, więc to będzie zaprzeczenie mojej tezy, ale jak ktoś tu negocjuje z Widzewem, to musi mieć w tej chwili, i mówię o napastnikach, w głowie, okej, jest tu Robak, mogą być duże ciężary z grą. Bo jest to jakaś tam, nie wiem, ikona obecnego Widzewa, no to muszę być, nie wiem, 5-10 razy lepszy, żeby,
żeby grać. Tak może być. Ja nie wiem, czy tak jest, czy tak sobie napastnicy, z którymi Widzew negocjuje, czy negocjował. Pytanie, czy poza Karolem Czubakiem w ogóle był ktoś, o kim Widzew myślał w kontekście ataku. Natomiast o tym sobie muszą myśleć. Ten napastnik IKS-u, nie pamiętam, jak się nazywał. Wiesz co, no on był oglądany, Rogalski chyba, tak? Dobrze? Tak, Damian bodaj. Natomiast no, był obserwowany, no ale to jeszcze było w trakcie chyba sezonu, gdzie jeszcze nie wiadomo było, jak my też będziemy chcieli grać. Wtedy jeszcze przypominam, że osobą, która była odpowiedzialna za transfery, był Rafał Pawlak. No, zmieniła nam się koncepcja i wtedy przecież za Rafała Pawlaka też kompletnie inaczej miał wyglądać ten zespół, tak? No, to ja też nie byłoby pewnie transferów do klubu, może byłyby inne, więc... No co więcej powiedzieć, Dominiku? Zostają nam rzeczywiście na ten moment chyba jedyne wyjście, to są rezerwy. Bo wątpię, żeby ktoś, jakikolwiek klub zgodził się na wypożyczenie swojego napastnika, kimkolwiek by on nie był do końca roku. No, bo najbardziej by nas chyba takie wypożyczenie interesowało. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony, no będziesz ogrywał komuś przez pół i płacił komuś tylko przez pół roku, no to zostaliśmy w takiej sytuacji postawieni, musimy sobie z nią po prostu poradzić. Ja wolałbym zaoszczędzić te pieniądze i tak jak mówiliśmy, ten sezon po prostu traktować jako sezon bez stawiania jakichś wielkich oczekiwań, zaoszczędzić te pieniądze, niż znowu wydawać w tej chwili je na ostatnią chwilę, no bo po co? Czy my w tej chwili mieliśmy postawiony cel awans za wszelką cenę do Ekstraklasy? I dlatego znowu musimy wydawać niepotrzebnie pieniądze? Nie, zbudujmy sobie ten zespół, zróbmy transfery. Jeżeli mamy jeszcze kogoś kupić, to kupmy. Chociaż ja wolałbym, żeby te pieniądze przeznaczyć na zakupy zimą, bo to będzie już pół roku pracy trenera Dobiego i on będzie już też mógł sobie pewne rzeczy na zdanie wyrobić na temat pewnych transferów. Na temat pewnych zawodników, którzy już w klubie są, i wtedy te pieniądze wydać. No bo co nam da, jak my w tej chwili znowu zapłacimy komuś, nie wiem, 10-15 tysięcy złotych? Wiesz co, nic nam to nie da. To na pewno. Tu masz zdecydowanie rację. Transferowanie jakiegokolwiek napastnika z zewnątrz jest bez sensu. Dlatego ciągle wracamy do tego. Grzeczny z tym, co mamy. Mhm. Bo mam dziwne wrażenie, patrząc na wyniki rezerw, że tam jest dość spory potencjał. A wiesz, kurczę, no ja wiem, że to jest trochę ryzykowne, no ale przepraszam, czym ryzykujemy, stawiając młodego 18-latka do ataku? Właściwie niczym. Bo Marcin Rowak też nie strzela. Więc takie liczenie na to, że kurczę, może to jest ten mecz, gdzie Marcin się odblokuje i pierdyknie hat-tricka. No nie, ten mecz nie, to może z Sandecją, bo to najsłabsza drużyna ligi, no to może wtedy. Co będzie, jak z Sandecją Marcin nic nie strzeli? Kiedy zaczniemy trąbić, że Marcinowi plac się nie należy? Podstawowy, bo niestety mu nie idzie. Kiedy zacznie się trąbienie, że trzeba poszukać innego rozwiązania? Mhm. Że może jak się Karol Czubak wyleczy, przecież też będzie potrzebował potem jakiegoś okresu, żeby się wdrożyć w grę, no to może po prostu niech Karol Czubak zaczyna. A na ostatnie 20 minut niech Marcin Robak wchodzi. Na ten moment a może tak po prostu jest nierealne, tak, że wyciągnąć mamy... Iksińskiego... Tak. A może zrobić tak, że wyciągnąć Iksińskiego z rezerw na najsłabszą drużynę ligi, tak? Mhm. I niech w meczu z najsłabszą drużyną ligi, niech ten pierwszy mecz załapie, niech ten debiut złapie, niech zobaczy, jak smakuje pierwsza liga. No tak, w następnym meczu wiesz, też wystawić go na podstawowy plac i Marcin na pierwszy. Ale to też jest fikcja, no bo kto w tej chwili z drugiego zespołu trenuje z pierwszym? Nikt. No to nie wystawisz kiedy, w tej chwili. Kiedy jest następny mecz? W piątek. W piątek? W piątek. Masz 4 dni treningu w piąty dzień meczowy. Masz 4 dni na wprowadzenie młodego napastnika do zespołu. To jest bardzo dużo czasu, wbrew pozorom. To jest bardzo dużo czasu.
Poza tym wiesz, ile można zrobić na fantazji połączonej ze świeżością? No, jasne, że tak, ale poza Kmitą nie było tam zawodnika, o którym się mówiło, że on może realnie gdzieś spróbować włączyć się do walki o, nie o pierwszy plac, tylko o 18, czy tam o 20, tych i więcej tych zawodników może być na ławce, tak? To nie było zawodnika, o którym się mówiło, no i Kita znowu, tak, nasz niefart i doznaje kontuzji w najgorszym momencie. Ale poza nim nie było, wiesz, osoby, które chodzą na te mecze, no to nie mówią, nie masz tak, że pojawia się jedno nazwisko po każdym meczu, o którym piszą, gość zagrał super, czemu on jeszcze nie jest włączony do kadry pierwszego zespołu, no nie masz tak, tak? O Kicie się no dobrze, tak mówiło. No to wiesz, ile rezerw rozegrały mecze? 5 albo 6, czy więcej, bo już teraz nie pamiętam. Wiesz co, nie wiem. Wierzysz najskuteczniejszego strzelca, który tam jest? Wierzysz po prostu najskuteczniejszego? Bierzesz tego, który ma strzelonych najwięcej bramek. Mhm. I to. I w poniedziałek mu mówisz, w piątek na Fantecję wychodzisz w pierwszym składzie. No to on będzie tak napompowany, ten dzieciak, że coś trafi. Na pewno coś trafi. Do tego, żeby jakby w poniedziałek już te presje zaczął czuć, żeby się do niej przyzwyczaił. Wiadomo, że będzie stremowany, ale niech się przyzwyczaja do presji, niech się przyzwyczaja do tej myśli, że wychodzę, debiutuję. I nie zmieniasz tego już. Po prostu w poniedziałek on ma wiedzieć, że w piątek wyjdzie na plac w podstawowym składzie. Mhm. Sobie rozegra w głowie ten mecz z 53 tysiące razy, ale on będzie wiedział, co on ma zrobić. Bierzesz po prostu najskuteczniejszego w nagrodę. I zaraz może się okazać, że będziemy mieli trzech, nie, może nie tyle co równoprawnych napastników. Będziemy mieli trzech napastników do składu. Mhm. Marcin Robak, Karol Czubak i ten trzeci. Jasne. Dominiku, dzięki bardzo za telefon, ale będziemy, przepraszam, kończyć, bo też mieliśmy jakieś połączenia w trakcie. Na pewno się będziemy słyszeć, bo się słyszymy bardzo często. Do usłyszenia, trzymaj się. Słyszymy się, dzięki bardzo. Cześć. Cześć pan. Tak, w międzyczasie mieliśmy kilka połączeń, także proszę osoby, które dzwoniły o to, żeby jeszcze się z nami próbowały połączyć. W międzyczasie tak sobie spoglądam, bo pojawiły się wypowiedzi meczowe, pomeczowe, przepraszam. Na ten moment z tego, co widzę, to a może byś tak dopuścił do głosu kolegę? Adam, ja powiem szczerze, że czekam aż się włączysz. O, przepraszam, ale jednak cię jeszcze do tego głosu nie dopuszczę. Mamy kolejne połączenie. Radio Widzew, cześć, z kim mam przyjemność? Dzień dobry. Grzegorz mówi z Irlandii. Cześć Grzegorzu. Słuchajcie, ja chciałem poruszyć taką sprawę, że po prostu z meczu na mecz to wygląda coraz gorzej. Mhm. I po prostu ja nie widzę tutaj podstawy, żeby na przykład sądować Marcina Robaka, bo on tak naprawdę przyszedł do klubu po to, żeby nas prowadzić do tej pierwszej ligi. Transfery, no, jakie zostały zrobione, wiadomo, tak? Mhm. I ja nie wiem, na ten moment, po tym, co obejrzałem dzisiaj, co zawodnicy pokazali na boisko, to jest po prostu wstyd. No, można się z tym zgodzić, no, nie pokazali kompletnie nic. Najgorsze jest to, że my jako kibice w dużym stopniu dotujemy ten klub poprzez kupowanie karnetów, poprzez lokalne wspieranie i działania na rzecz klubu, tak? No, a w zamian, żeby dostawać produkt o nazwie fajna piłka i ja nie mówię o tym, żeby owszem awansować w tym sezonie, ale reprezentować dobry, godny poziom, taki jak należy do tego klubu. W zamian, jako po prostu konsument, który płaci za pewien towar, otrzymujemy no po prostu coś w takim ładnym opakowaniu, a tak naprawdę jakoś pozostawia bardziej więcej do życzenia niż na przykład najgorsze samochody osobowe na rynku. Wiesz, tu mi się kłóci jedna rzecz, bo mówimy o tym, że w tym okienku już ściągamy zawodników przyszłościowych. Tak? Taką informację dostaliśmy, że już nie idziemy drogą Możdżeniów, Ojamów, Robaków,
czyli tych zawodników, których ściągaliśmy po to, żeby awansować z drugiej ligi do pierwszej, tylko idziemy w stronę zawodników młodych, tak, którzy mają coś do udowodnienia, jasne, którzy mają coś do zdobycia. I teraz początek jeszcze tego okienka jakby to zwiastował. Patryk Mucha, 23 lata, gościu, który jeszcze ma wiele do zrobienia w piłce, jest okej. Okay. Merwej Fundamu, chłopak, który ma jeszcze więcej do zrobienia, jest jeszcze młodszy, 2 lata, czy 3 nawet chyba od Patryka, wiele do zrobienia, super, tak? Pojawia się nam Filip Becht, tak, w większym wymiarze, ale oprócz tego pozyskujemy sobie na przykład Dominika Kuna, wiek 27 lat. Czy to jest zawodnik, który jest głodny? Śmiem twierdzić, że nie sądzę. Pozyskujemy nie sądzę, bo... Grudniewskiego. Czy jest to zawodnik głodny gry? Głodny jakichś jeszcze sukcesów, czy jeszcze wiele meczy, czy inaczej? Czy jest szansa, że my na Michale Grudniewskim, i jakby nie chcę, abstrahując od tego, jak on zagra, bo zagrał solidny mecz, 27 lat, czy my na nim jeszcze zarobimy jakieś wielkie pieniądze? Śmiem twierdzić, że nie. Czy na Patryku Stępińskim, 25 lat, my zarobimy jakieś wielkie pieniądze? Jest to zawodnik, który jeszcze... Myślę, na pewno nie, bo nie. Skoro zdecydował się przyjść do nas z powrotem, no to umówmy się, że po prostu tutaj pieniędzy nie będzie. Najgorsze jest to, że dalej jako właśnie ludzie wspierający klub nie mamy możliwości wglądu do tego jakie są zapisy w kontraktach piłkarzy, tak? W to nie będziemy mieli nigdy wglądu, bo... Ja rozumiem, tylko wiesz, rozchodzi mi się po prostu o to, że pewno... Jakby to powiedzieć? Odwaga cywilna po prostu i kultura wszystkich tych, którzy są w pionie zarządzającym klubem, no wymagałaby tego, żeby po prostu nam przedstawić, jaka jest sytuacja czarno na białe. Bo tak jak powiedziałeś, są po prostu zawodnicy, którzy na przykład jak Grudniewski będzie dobrym rzemieślnikiem w tym, co robi. Ale wiadomo, że nie będzie to zawodnik, który będzie chciał walczyć i będzie tak głodny, jak powinien być, tak? Nie wiem, co dokładnie tam się dzieje, ale no to, co zobaczyłem dzisiaj, o ile jeszcze miałem jakieś namiastki, że po prostu będzie ta gra lepiej wyglądała, lepiej dla oka, no to po tym, co zobaczyłem dzisiaj, to był po prostu dramat. To oni, piłkarze, nie potrafili wymienić 3 podań bez straty. No to prawda, ale o tym też, wiesz co, to się tak powtarza trochę z meczu na mecz, że my co mecz mówimy o tym, że jest dużo niedokładności. Właśnie, czyli kto jest za to odpowiedzialny? Sztab trenerski i przygotowujący zawodników. No, zgadzam się, tylko że z drugiej strony dzisiaj ja już to liczyłem, chyba naliczyłem 7 nowych sekundkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, 7 nowych zawodników na 11, plus na zmianę wszedł Michael, który do nas wrócił, Stępiński, który jest też zawodnikiem nowym. I to jest jakby, powiedzmy, wiesz, no 7 zawodników z 11, którzy są nowi w klubie, do tego dodaj trenera, któremu w tej chwili chyba drugi miesiąc leci, to też nie jest takie, wiesz, to nie jest Football Manager, że w drugim meczu już zacznie ci zespół grać tak, jakbyś tego chciał według taktyki. No pewne rzeczy, na pewne rzeczy trzeba czasu. Ale to są też z drugiej strony zawodnicy na tyle doświadczeni, że myślę, że zagranie piłki na 3 metry czy na 5 metrów przed siebie do nogi nie powinno nastręczać im większych problemów. Właśnie o to się rozchodzi, że robienie prostych podań, wymiany piłek i tak dalej, no to jest ABC i podstawy futbolu, tak? No to nie oszukujmy się, wyjdziemy nawet sobie pograć na Orlika czy na AstroTurf, no to więcej serca zostawimy tam na boisko niż to, co prezentowali nasi zawodnicy, bo wiadomo, że drużyna musi się zgrać i tak dalej. Co do tego nie mamy wątpliwości. Jakkolwiek patrząc, jeżeli idzie podanie przez całą szerokość boiska i gdzie piłka ląduje? Na aucie. No to tego nie można akceptować, prawda? Tym bardziej od zawodników, którzy za swoją pracę no biorą pewne aponaże, tak, i powinni ze swojej roli się wywiązywać, chociażby takiej, żeby dokładnie rozgrywać między sobą piłkę. No,
Tak, ale ktoś, wiesz, ktoś tych piłkarzy zdecydował się podpisać, tak? Ktoś zdecydował się zapłacić za te pieniądze. Bo może oni po prostu nie mają też takich umiejętności, żeby zagrać tą piłkę dokładnie przez szerokość boiska. Po drugie, bo przez zagranie piłki przez szerokość boiska, ja rozumiem zagranie piłki po ziemi. No to też jakby w ABC dla jest to, że nie piłkarskim, które każdy tramkarz się uczy na początku, że nie zagrywamy piłki przez szerokość. Jeżeli chce zrobić przerzut, to robi przerzut, ale nie po ziemi. A takie dzisiaj podanie było od Daniela Tanżyny. Lewą nogą próbował uruchomić Kosakiewicza i zagrał między Kosakiewicza a Michalskiego w stronę autu. Na szczęście autu, dokładnie. To złapał. Ale może po prostu oni nie mają takich umiejętności i my jakby wymagamy od nich czegoś, czego oni nie potrafią zrobić, no bo to też weźmy poprawkę, że może w tą stronę to być, że my wymagamy od nich niemożliwości, no tak jak niektóre zespoły nie potrafią grać jak Barcelona, bo nie mają tego w tym, w cudzysłowie, DNA, to może u nas zawodnicy po prostu nie mają takich umiejętności, żeby grać na takim poziomie, jakie oczekujemy. To właśnie ja zadam pytanie z drugiej strony. Jeżeli nie mamy takich umiejętności, to chociaż powinniśmy biegać. A tak naprawdę nawet nie biegamy. Nawet tego nie robimy. No to prawda. To dzisiaj kompletnie nie było tego. To się zgodzę w 100%. Nie było wyjścia na pozycję. Był taki tak zwany, jak to się zawsze mówiło, Stojanow. No tak. Najlepsze było to, że od momentu straty bramki w 16 minucie, czy w 14, Potem całkowicie była jedna taktyka, laga do przodu i zobaczymy, co z tego będzie. A już po prostu nieumiejętność wykonywania nawet wyrzutów z autu, to już po prostu przechodzi wszelką krytykę. No, na tym szczeblu rozgrywkowym umówmy się, że no nie ma do czegoś takiego wytłumaczenia. Mówisz o tej sytuacji z drugiej połowy, gdy Stępiński wyrzucał Mucha, zagrywa w aut. Tak. No tak, to było takie najbardziej widoczne, ale wiesz, my nie potrafimy zagrać szybko tej piłki, tak? My nie mamy jakby świadomości tego, że można szybko złapać piłkę i wyrzucić ją do kolegi, który wychodzi. Przypominać o tym, że można tą piłkę rzucić na pozycję spaloną, bo z autów nie ma spalonych, a my no jak zawsze szukamy grania do tyłu, no. To jest jakby dziwne, no, takie podstawowe rzeczy i tu się mogę jakby zgodzić z twoją opinią na ten temat. Mówię, no każdemu zależy na tym, żeby oglądać po prostu dobry produkt, w razie fajny futbol w Widzewie, tak? Wiemy, co się stało w zeszłym sezonie i że awans po prostu był tylko dzięki temu, że no, nie oszukujmy się, Katowice dały dupy, tak? Tak. Znaczy inaczej, ty o tym wiesz, ja o tym wiem, słuchacze, kibice też o tym wiedzą, ale piłkarze jakby podchodzą do tego, że oni całym sezonem wygrali ten awans, tak? I to nie chodzi o to, że to my graliśmy słabo końcówkę, no bo przecież o tym mówił Rafał Wolczyński, tak? Były już piłkarz Widzewa u nas, czy Radwański o tym mówił, no więc domyślam się, że mówili głosem drużyny. To jakby oni w świadomości mają to, że to nie Katowice spieprzyły ten awans, tylko my całym sezonem sobie go wygraliśmy. I nie patrzą na to, że mieliśmy tyle samo punktów i tak naprawdę brakowało 2 mm na bucie, żeby piłka się mniej przelała piłkarzowi Katowic w końcówce meczu i zamiast w słupek to, żeby trafił w bramkę. To nie ma znaczenia. Oni wygrali sezon. Oni tak twierdzą, tylko właśnie z drugiej strony my widzieliśmy co innego. No tak. I dochodzi do takiego paradoksu, że generalnie w zasadzie będzie za chwilę praktycznie można powiedzieć pół roku czasu, a drużyna jest w takim marazmie, w jakim była na koniec sezonu. Zgadzam się. Tylko wiesz, no tu... To jest tragiczne, nie? Tu ja nie chciałbym dokonywać żadnych gwałtownych ruchów, bo chciałbym, żeby ten trener dostał czas. My nie gramy w tej chwili, nie ma tej presji gry o awans. Jeżeli się uda, to super, ale nie ma, wiesz, tego pierwszy raz od czasu reaktywacji, nie ma tej presji. To jest ten czas, to jest ten rok, gdzie my możemy sobie pewne rzeczy popróbować, gdzie my powinniśmy rzeczywiście może iść tą drogą, o której wspominał nasz poprzedni słuchacz Dominik, i wziąć sobie, ściągnąć jednego czy dwóch zawodników z rezerw i ich ogrywać. No bo jak nie teraz, no to kiedy? No to potem w Ekstraklasie? No to czy kiedy, potem dokładnie. W kolejnym sezonie, jak będziemy już walczyć rzeczywiście o ten awans?
Tylko zastanówmy się jeszcze właśnie nad tym, że ja rozumiem, że jest nowy trener, spoko. Ja jestem sceptycznie nastawiony, jakkolwiek co mogę powiedzieć od siebie, no to dobra, dajmy mu jeszcze na przykład te 2-3 mecze, tak? Bo nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, w której nagle bezpieczna strefa oddali nam się, no dajmy na to na 9 czy 10 punktów, bo w przeciągu następnych kilku meczy to tak może niestety wyglądać. I to nie jest czarnowidztwo z mojej strony. Nie, no to wiesz co, przepraszam, że wejdę słowo, tu spokojnie, tu bezpieczna strefa to jest już 17 miejsce. W tym sezonie z tej ligi tylko jeden zespół leci. I na ten moment na ostatnim miejscu jest Sandecja, która nie wygrała meczu w tym sezonie. Także tu wliczając w to dzisiejsze spotkanie, z tego co widzę, dobrze mówię? Nie, źle mówię. Nie, przepraszam, oni wczoraj grali i też przegrali. Więc tu oni wczoraj grali, też przegrali, tak. Spokojnie, to jakby... Ja, znaczy, okej, szanuję twoje zdanie, tak? Natomiast ja uważam, że ten trener powinien przepracować przynajmniej ten okres przygotowawczy normalny, a nie takie, wiesz, 2-3 tygodnie, jakie miał latem. Bo to nie jest jeszcze zespół trenera Dobiego, no to też miejmy świadomość tego, tak? No nie. Oczywiście, wiadomo jak jest, no nie? Tylko właśnie rozchodzi mi się o to, że no tak naprawdę jest to kolejny mecz, który po prostu... Mało tego, oni piłkarze przedrypcili to sobie. I najgorsze jest to, że... coś mi uciekło. Tak, może coś na łączach jest nie tak, bo u nas huragan w Irlandii przechodzi. I mówię, że piłkarze przedrypcili sobie mecz po prostu i najgorsze jest to, że nie widać walki. No tak, ale wiesz, z drugiej strony mieliśmy we wtorek mecz z Sosnowcem i tam odmówiłbyś zaangażowania i walki? Tam jeszcze była. Tylko w poprzednich meczach myślę, że też, wiesz, tu problemem jest to, bo ja widziałem kilka pozytywów w grze Widzewa w ciągu tego sezonu. Dzisiaj absolutnie żadnych, ale w trakcie tego sezonu widziałem kilka pozytywnych rzeczy. I wydaje mi się, że to jest po prostu, trzeba pracować nad tym, żeby taki pressing, jaki widzieliśmy na przykład, jak zamykaliśmy Radomiak jeszcze w pierwszej połowie, tak, w pierwszym meczu, czy do Podchorobrego też podchodziliśmy wyżej, żeby potrafić to rozłożyć na dłuższe fragmenty meczu. Dzisiaj na przykład w ogóle nie przycisnęliśmy, nie spresowaliśmy puszczy. Ani razu nie było tak, że cała drużyna wysoko się ustawiła i czekała na to, żeby tylko odebrać, żeby tylko rzucić się na puszczę. Nawet jak przegrywaliśmy 1-0. Dzisiaj tego w ogóle nie było. Nie było. Najgorsze było to dzisiaj, że nasza drużyna zagrała w ten sposób, jakby po prostu ona prowadziła 1-2-0 i czekała sobie cały czas do tyłu. A później laga do przodu i zobaczymy, co wyjdzie. To jest zastanawiające. Tak. Czemu? Tak. Wiadomo, tak nie można grać. Tym bardziej, że bardzo, bardzo, bardzo martwi bilans bramkowy, bo w tej chwili po 7 kolejkach mamy -6 bramek, tak? I niewiele drużyn jest gorszych od nas. I nie chcę tu mówić o Sandecji, wiadomo, tak? No bo tam to jest ich problem, to jest ich klub. Jakkolwiek patrząc na to, no to jeżeli gramy w ten sposób i podajemy piłkę do tyłu i w zasadzie dzisiaj broniliśmy się, tak? No bo tak to można nazwać, nie potrafiliśmy piłki wyprowadzić poprzez środek pola, ani poprzez skrzydła, bo każdy widział, jak wyglądały wrzutki. Jeszcze nawet sytuacja i wrzutka Michalskiego w końcówce meczu, gdzie praktycznie to była sytuacja bramkowa, a on wywalił piłkę na taką Oklahomę, że to była pomoc do nieba. No tak. Pozostaje mi się tylko zgodzić z tobą. Ciężko. No miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrą stronę. Zobaczymy, no. Fakt jest taki faktem, bezspornym, że bez potężnego tąpnięcia od środka może być coraz gorzej, bo trudno mi w to uwierzyć, że piłkarze nagle się obudzą i tak jak cytując Jerzego Brzęczka, po prostu wstaną rano i nagle się odmienią, nie? Ale Piotrkowi Zielińskiemu jeszcze chyba nie przeskoczyło, no. Myślisz, chyba nie. No, u nas szybciej będzie? Może u nas będzie szybciej, no byłoby tak było. Dobra, dzięki bardzo za telefon. Mam nadzieję, że będziemy słyszeć się częściej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć. Jasne, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć. Cześć.
No, tyle nasz kolejny słuchacz. Dzisiaj mamy dużo połączeń z zagranicy. Mieliśmy już Liverpool, mieliśmy Irlandię, Islandię, no i mieliśmy też typowego Janusza z prostej. Myślę, że bo zaczęliśmy przed tym telefonem, pojawiły się, tak jak mówię, już wypowiedzi obu trenerów. Zacząłbym może od trenera Enkelejda Dobiego. Ocena jest krótka, czuję duży żal. Mieliśmy sytuację, możemy mieć pretensje do siebie. Dzisiaj skuteczność była po stronie puszczy i to boli. Stworzyliśmy kilka okazji, ale trzy punkty zostają w niepołomicach zamiast wracać z nami. To jest przykre. Po meczu, który graliśmy kilka dni temu, chcieliśmy znowu zacząć wygrywać, po to jechaliśmy do niepołomic. Robiliśmy na boisku wszystko, co było w naszej mocy. Zabrakło konsekwencji, bo sytuacji mieliśmy dużo więcej niż w spotkaniu z Zagłębiem, gdzie swoje okazje stworzyliśmy dwie, a wykorzystaliśmy jedną. Jest mi przykro, bo chłopaki nie zasługują na tak słabe wyniki. Kontynuujemy naszą pracę, wiemy, że jesteśmy na właściwej drodze. Jestem przekonany, że do poprawy mamy małe rzeczy, które sprawiają, że szczęście w końcu będzie po naszej stronie. No i co ty, Adam, jak ty skomentujesz te słowa trenera Dobiego? Znaczy, ja powiem tak, no przykro się patrzy na to, co widzę, prezentuje. To prawda, nasze koszykarki, tak odnosząc za analogię, wczoraj w pierwszej kwarcie meczu z Tęczą Leszno też raziły wielką nieskutecznością, a stwarzały sobie mnóstwo sytuacji podkoszowych i ta piłka jednak jakimś cudem do kosza nie chciała wpadać. Ale tam było widać od samego początku, że te dziewczyny chcą, że one walczą, że one coś próbują robić, natomiast tutaj mam wrażenie, że widzę, że jest duży problem postaci takiej, że dopóki my pierwsi nie stracimy gola, to jest w porządku, natomiast jak my pierwsi stracimy bramkę, to już jest potem kaplica i nie potrafimy się podnieść, a myślę, że no tutaj nie ma też czego, nie wiem, szukać nie wiadomo gdzie, bo mamy naprawdę młodych, zdolnych zawodników. Pokazuje to chociażby drużyna rezerw, która wygrywa wszystko mecz za meczem i to dość wysoko. Więc może naprawdę wypadałoby temu Prochownikowi dać szansę, czy jakiemuś innemu zawodnikowi w meczu z tą Sandecją, żeby on sobie wybiegł na to boisko i zagrał, bo myślę, że z całym szacunkiem do Marcina, gorzej od Marcina Robaka, to chyba zagrać nikt nie może w tym momencie. No, Robert Prochownik według osób, które obserwują treningi, wygląda jeszcze gorzej. I jakby nie ma niezrozumienia w tym, że klub chce się go po prostu pozbyć, tak? To czy wypożyczenie, czy gdzieś tam słyszałem o tym, że wręcz transfer, no bo zawodnik, który pobiera duże pieniądze, a nie daje nam kompletnie nic, no i to jakby kolejny kamyczek do ogródka pani prezes i Rafała Pawlaka, tak? Który tego zawodnika ściągał. Zgadza się, natomiast coś, co mnie zastanawia i pewnie będę się bił z myślami do jutra, do północy, czy my będziemy szukali jakiegoś zawodnika na pozycję Karola Czubaka, czy my będziemy szukali jakiegoś zawodnika na pozycję Filipa Bechta, bo Filip jest w tej chwili sam na lewej obronie. Marcin, nie daj Panie Boże, złapie jakąś kartkę, w tej chwili ma je chyba dwie, więc dwie kartki kolejne anulują go z meczu. I nie będzie napastnika, no to jakim ustawieniem, przepraszam? Uważasz, że rozsądne będzie wydawanie pieniędzy? Po co? Po co ci w tej chwili dodatkowy jeszcze napastnik? Może nie tyle po co on mnie jest potrzebny, ale my go nie mamy w tej chwili po prostu. No, to jak wyobrażasz sobie wyjście w momencie, kiedy, nie wiem, kolejna sytuacja typu Marcin Robak dostaje dwie żółte kartki, ma cztery, musi jeden mecz pauzować. Nie ma Karola Czubaka, bo jest kontuzja, nie ma Przemka Kity, bo jest kontuzja. Marcin Robak jest kontuzjowany i kim wychodzisz w napadzie? No,
poszukam wtedy kogoś w rezerwach albo ustawię zespół w taki sposób, żeby zagrać sobie na, nie wiem, fałszywego napastnika, nazwijmy to, tak? No jaki jest sens wydawania w tej chwili znowu, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych powiedzmy, bo załóżmy, że taki zawodnik, którego byśmy mieli ściągnąć, będzie zarabiał 15-20 tysięcy złotych, to na co jest, na jaki ma sens wydanie 200 tysięcy złotych w ciągu najbliższych 8 miesięcy czy 9 miesięcy na zawodnika, którego ściągamy last minute. Na last minute to sobie można jechać na wakacje do Egiptu albo do Grecji, natomiast no nie ściąganie napastnika, czy ściąganie jakichkolwiek zawodników. Dla mnie jest to kompletnie jakby zawsze głupie i zawsze mija się to, jakby mi się to kłóci z wizją o planowaniu, o długoterminowości, o słowo projekt. To mi się kłóci, no bo jeżeli my kogoś chcemy, to staramy się go podpisać na początku okienka. Jeżeli my chcemy jakiegoś zawodnika, to mamy go podpisanego pół roku przed tym, jak mu się kończy kontrakt w innym klubie. Jeżeli mamy jakiś pomysł, jak ma ta drużyna wyglądać w ciągu następnego półrocza czy dwóch lat, może nie półrocza, ale roku, dwóch lat, no to jaki jest sens ściągania gościa na ostatnią chwilę, bo ktoś złapał kontuzję? To dlaczego my z danym zawodnikiem nie rozmawialiśmy miesiąc temu? Albo dwa miesiące temu, jak się okienko otworzyło. Tylko rozmawiamy z nim nagle dopiero teraz na dzień, na 20-30 godzin przed zamknięciem okienka transferowego. No nie ma to żadnego sensu, bo to jest działanie na łapu-capu i to jest działanie na gorąco. No coś w tym na pewno jest, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo ciężkiej w tej chwili sytuacji, bo dobra, można jeszcze pokombinować, można dać Michalskiego na atakującego Daniela Mąkę, który kiedyś w Polonii Warszawa grywał na tej pozycji, czy nawet Marveja Fundambu w ostateczności. No nie, no Marvej Fundambu nie jest napastnikiem, więc tu nie możesz grać na napastnika. Jeżeli nie jest to zawodnik, który weźmie sobie na plecy dwóch zawodników i zakryje piłkę dla kogoś, to miałby wchodzić, i nie jest to szybkościowiec, bo to możesz szukać, jeżeli masz grać na fałszywego napastnika, to szukasz sobie kogoś, kto jest szybki, kto jest mobilny. No Marvej nie jest takim zawodnikiem, to na pewno. Powiedziałem czysto hipotetycznie, natomiast wydaje się, że bardziej szybkościowym zawodnikiem jest na przykład Mateusz Michalski, chociaż moim zdaniem to nie jest ten Mateusz Michalski, którego kochali, którego uwielbiali kibice Widzewa, chociażby za czasów meczów w drugiej lidze. No, to nie jest jeszcze ten Mateusz Michalski, którego ja bym chciał oglądać. No, nie jest to ten Mateusz Michalski, ale Mateusz Michalski ma 29 lat, no. Mateusz Michalski nie zmieni się już bardzo, no to też jakby się to kłóci. Mateusz ma fajne wejście w ten sezon, generalnie jest jednym z lepszych zawodników, ale też się kłóci to z planem, jaki my mieliśmy, ściągania zawodników głodnych. No Mateusz Michalski jako 29-latek nie jest głodny. No nie, no to też racja, ale wydaje mi się, że na pewno... On już też nie zmieni swojego stylu gry. To nie jest 20-latek czy 18-latek, którego jeszcze możesz sobie, nie wiem, ulepić trochę inaczej niż on ma w tej chwili, tak? Jakiś tam typ zawodnika. No to jest 29-latek, no zawodnik, który ma już swoje przyzwyczajenia, swoje ograniczenia i pewnej rzeczy po prostu tu nie zmienisz. No nie, natomiast uważam, że są zawodnicy w naszym zespole, z których można wyciągnąć dużo więcej, bo jak ja rozmawiałem w prześwietleniu na przykład pierwszej ligi z Arkadiuszem Aleksandrem i z Bartkiem Kasprakiem, to oni twierdzili, że na przykład taki Dominik Kun potrafi dużo, dużo więcej i że kibice będą z niego zadowoleni. No na razie no to Dominik mnie nie przekonuje. No ja jednak, aczkolwiek mimo z dwojga złego wolę jego niż Henryka Oyamę. Bo wydaje mi się, że Henryk Oyama no to jednak... A ja wolałbym zagrać w ogóle Michaelem Ameją i nie szukać mniejszego zła, tylko zagrać kimś, kto może nam dać więcej dobrego. To się zgadza. Słowa Arkadiusza Aleksandra i Bartka Kasprzaka, że Dominik Kun to będzie wzmocnienie i tak dalej, no ja jeszcze raz powtórzę te statystyki. No, to jest 10 asyst w całej kariery. 4 asysty w pierwszej lidze, 6 asyst w ekstraklasie. 17 bramek w ciągu całej kariery. 200 meczów rozegrał już prawie. To nie są statystyki super.
Przepraszam, mamy kolejne połączenie. Radio Widzew, cześć, z kim mam przyjemność? Cześć Winczu, cześć Adek, też teraz ja, Łukasz. Cześć, cześć. Tak słucham was teraz, tak myślicie nad tym składem, a tutaj z Dominikiem chyba z Islandii się zgodzę, że no, tak jak mówiłem, no, może jeszcze potrzebujemy jakichś zmian. Tak jak mówiłeś, wyliczyłeś 7 osób teraz jest nowej w tym składzie, który się musi zgrać. Mhm. A pójdźmy jeszcze dalej. Dajmy jeszcze te 4 zmiany więcej. Ja bym ściągnął Robaka, ściągnął Możdżenia, ściągnął Tanżynę i Kostakiewicza. I wrzućmy 4. Tak jak przed chwilą też mówiłeś, zagrajmy nie na 9, bo już nie mamy 9, ale zagrajmy takie a la fałszywa 9, które właśnie tak jak tutaj może być na fałszywej, bym poszukał tutaj może Michalskiego, może Mąkę, takie wymienne bardziej pozycje. A dał właśnie tego Amejo, żeby jeszcze przed zagrał. Bardzo mi jest przykro, że trener nie widzi Pięczka, bo jak nie chce go postawić na lewej obronie, to znajdźmy może tego Pięczka w tym środku pola. Może tam by więcej był, bardziej był taki mobilniejszy, bardziej, może tam by się właśnie odnalazł na tej pozycji, która byłaby jego, no. Nie wiem, to jest takie moje gdybanie teraz. Mhm. Jak wy myślicie, czy takie coś mnie byłoby bardziej lepszym rozwiązaniem, bo tak jak słyszałem tutaj już wcześniej dużo tych osób, które dzwoniło, no każdy chyba zauważa to, że no Marcin nie daje nam, jest pod formą, a może właśnie to ten jeden mecz, że on usiądzie na tej ławce, powiemy dobra kapitanie, ale ten jeden mecz sobie odpocznie, może ten jeden mecz da mu coś do myślenia, no. Mhm. Wiesz co, no ja też bym chciał tego spróbować, tylko że na ten moment nie mamy żadnej alternatywy, więc jeżeli mam grać na Marcina Robaka, jeżeli mam grać na fałszywego napastnika, osobę, która nie gra na tej pozycji, bo nie mamy takiego zawodnika w tej chwili w zespole, to jednak wolę grać na Marcina Robaka, bo ja cały czas będę się też upierał przy tym, że to jest, on potrzebuje jeszcze jednej, dwóch takich sytuacji, żeby się po prostu przełamać. Strzeli bramkę z gry i pewien balonik pęknie. Ja takie mam przeczucia, no, natomiast niezaprzeczalnym faktem jest to, że on jest kompletnie pod formą. Czy jest to spowodowane wiekiem, czy jest to spowodowane brakiem gry? Raczej skłaniałbym się, znaczy brakiem gry w sensie takiej, że żeby nie dostaje, zespół nie wykorzystuje Marcina tak, jak powinien. Ja bym się skłaniał raczej właśnie ku tej opcji, ku tej drugiej. Ale Winciu, jak najbardziej może dostanie te 2 czy 3 szanse, ale jak ich znowu nie wykorzysta i to będą jedyne 2 czy 3 szanse, które on będzie miał i to znowu będzie jakiś remis, czy znowu jakaś porażka, no to ja nie wiem, czy jest to jakiś pomysł, no bo to nie jest pierwszy, rozumiem, gdyby tu może jeden mecz, żeby on grał naprawdę piach, ale to już jest przecież 7 mecz, gdzie no nie daje nam nic. A kiedy nie robić takich zmian, jak znowu teraz gramy z outsiderem tej ligi, bo z Tandetią chyba gramy teraz, tak? Tak. Sandetią. Wiesz, co ja bym zrobił? Ja bym wystawił na skrzydłach Michalskiego, wystawiłbym na drugim skrzydle Michaela, w środku bym wystawił na szpicy Robaka, za nim Fundambu i tym trzem, Fundambu, Michalski, Amejał, powiedziałbym jedno jako trener. Nie widzę żadnego waszego strzału w tym meczu. Wszystko gracie na Marcina. I niech on rozstrzela tą Sandecję. Niech dostanie 20 piłek, niech będzie miał 15 sytuacji. Niech ich po prostu rozstrzela. Niech on nabierze też tej pewności siebie. Niech spadnie mu ten poziom frustracji, bo to jest jakby bardzo widoczne, że Marcin jest po prostu sfrustrowany. To jest taka... O tym się kiedyś mówiło, ruchome piaski. To znaczy, jak wpadniesz w coś i im bardziej chcesz z tego wyjść, tym bardziej się pogrążasz. I u Marcina tą frustrację bardzo widać. On, zobaczcie, że on się nie uśmiecha już w trakcie spotkań. U niego jest nawet od pierwszej minuty, to już jest ten nerw, takie spięcie. On nie ma po prostu tego luzu. I dlaczego on tego luzu nie ma? Dlatego, że nie dostaje po prostu piłek. Nie ma piłek. Ja rozmawiałem chyba z Dominikiem właśnie tak o tym. Ja nie potrafię sobie... Na palcach jednej ręki maksymalnie jestem w stanie sobie przypomnieć takie sytuacje, takie patelnie jak dzisiaj w tym sezonie.
A właściwie to, jak sobie przypominam, to tylko taka sytuacja. Bo nawet ta bramkowa, bramka, którą zdobył z Radomiakiem, to nie, to było ciężkie uderzenie. To się zgadza. To tam nie było wtedy jakiejś klarownej sytuacji do strzelenia gola. Marcinowi się wtedy udało. Natomiast dzisiaj, no... Powiedziałbym, po prostu mówię, skrzydłowym nie ma zejścia do środka i oddawania uderzenia. Nie. Wszystko walimy na Marcina. Wszystko ma być grane przez Marcina. On ma być tą osobą, która to będzie finiszować. Ja bym powiedział tak. Jeżeli on ma się rozstrzelać, to od tego są treningi strzeleckie. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jesteś w treningu i ci wchodzi na treningu, to ci będzie tak samo wchodziło w meczu. No bo nie... Nope. To jest gościu, który grał we 14 ileś tam set meczy, także... Nie, no to oczywiście. To nie jest tak, że on nagle w meczu nie będzie strzelał, bo co mu nie idzie w treningu, to wiesz, no się może rozstrzelać w treningu, no niech, jak tak ma być, to niech w treningu przez te 4 dni teraz wali po 50, po 100 strzałów co trening, to może wtedy się rozstrzela, no bo nie można teraz tak powiedzieć, żeby Fundambu, czy tam Kun, czy obojętnie tam będzie na skrzydle, żeby po prostu jak mają możliwość, żeby nie strzelali. Bo nie, wiesz, mi chodzi o to, że nawet dzisiaj to uderzenie Mateusza Michalskiego można było, to było super uderzenie, dobra próba, ale można było też szukać, nie wiem, podania prostopadłego, jakiegoś innego rozegrania, tak? Bo to nie była taka sytuacja, że wiesz, stuprocentowa, bo Marcin chyba w relacji powiedział o tym, że mieliśmy 200% sytuację, myślę, że o tym uderzeniu Michalskiego mówił, wydaje mi się, że to nie była stuprocentowa, to było po prostu groźne uderzenie. Natomiast istniało x sposobów na to, żeby... Tak, mi się też wydaje, że mieliśmy jedną nawet 200 Marcina, bo to powinno wpaść. No. I myślę, że on też ma do siebie jakieś tam mega, mega pretensje teraz po meczu. Natomiast mi chodzi o to, że u nas bardzo często jest tak, że my wchodzimy w dribbling, mówię o skrzydłowych, w momencie, kiedy można poszukać czegoś innego, tak? Kiedy można poszukać tego dorzucenia piłki. U nas jest mało tych wrzutek, u nas jest bardzo mało wrzutek z boku. A jak są, to zazwyczaj w wykonaniu Kosakiewicza, które są kiepskimi dośrodkowaniami. Więc dlatego powiedziałbym, zebrałbym ich w trójkę i powiedział, panowie, musimy zagrać, żeby odbudować Marcina. Tak? Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby grać wszystko na niego, żeby ten gościu dostał znowu jakby tego po prostu, żeby dostał, miał coś z gry. Bo on będzie miał 2-3 sytuacje, jedną, dwie strzeli. Wręcz przeciwnie jeszcze powiem. Mi się wydaje, że my mamy wciąż za mało strzałów za pola karnego. Patrz, były 2 strzały. To zrobił Michalski, gdzie naprawdę niedużo brakowało. Zrobił to samo Możdżeń. Też niedużo brakowało, bo albo Marcin by tam zostawił głowę bardziej, może by spadła, nie? Było obronienie przez bramkarza. Michalski znowu się tam nie pokazał, bo nie wiem, przestrzelił się czy coś, czy potknął się. No trudno, ale ja bym powiedział tak, za mało jest tych strzałów, za mało, gdzie my nie oddajemy za pola 16 pola metra strzałów. Jest takie powiedzenie było, bez strzałów nie ma bramek. Nie wykorzystywaliśmy w ogóle warunków atmosferycznych, bo tam mocno wiało w tej drugiej połowie. Tak, to nie był przypadek, że te 2-3 wybicia bramkarza puszczy, że one jakoś tam szybko Kobylaka, że one szybko się zatrzymywały, tak? Nie dolatywały do połowy. To ale nie mi się wydaje, że w ogóle że ta bramka też wpadła ze względu na to, że był taki wiatr. Być może. Czy ten wiatr nie wiał dosyć w tamtą stronę? Nie, no w tamtą stronę. Na pewno wiał w stronę naszej bramki, jak my jakby broniliśmy, patrząc z perspektywy telewizora, po prawej stronie, jak mieliśmy, tak? Jak atakowaliśmy na lewą dokładnie stronę. No to wtedy w pierwszej połowie wiał w tamtą stronę. Także mi się wydaje, że ta bramka też wpadła nie ze względu, że to on jakoś po prostu dostawił jakąś głowę i wiatr ją tak po prostu przeniósł. To też mi się wydaje, że to nie było, że ma tak strzelać, no. Także mówię, no Farfocel wpadł, ale druga sprawa, za mało strzałów. Bez strzałów przecież nie ma bramek. Nie będziesz oddawał strzałów na bramkę, no to nie szczelisz tej bramki. No to też jest proste, no.
Ale wiesz trochę co, za bardzo paradoksalnie, my mieliśmy więcej strzałów celnych i niecelnych na bramkę niż puszcza w tym meczu. My mieliśmy więcej ataków i niebezpiecznych ataków niż puszcza w tym meczu, co jakby kompletnie nie to są statystyki, a kompletnie nie było tego widać. Dokładnie. W trakcie meczu. Moi drodzy, statystyki niestety nie grają. Już niejednokrotnie jest to pokazywane nawet na poziomie europejskiej piłki, że jedna drużyna ma powiedzmy 65-70% posiadania czasu piłki podczas gry, a mecz przegrywa, więc no nie wiem, czy to jest... No ale to, ja tak jak mówię, no ja zauważyłem chyba pierwszy celny strzał Widzewa w okolicach 60 którejś minuty, więc to chyba nie jest nic dobrego. Strzał moim Michalskiego w pierwszej połowie był celny. No właśnie, w pierwszej połowie Michalski przyszedł do strzału, co rożny był. A tak, no to tam było po rykoszecie i rzeczywiście tam był rzut rożny. To taki konfliktny chciałby, bo on szedł z lewej strony do środka i to też mi się podobało właśnie nie na pozycji między Michalskim a Kunem, bo jeżeli Kunowi nie szło z lewej strony, to tak sobie właśnie wcześniej też myślałem, czy oni się będą zamieniali. Bo jeżeli Kun jest prawonożny, to tą właśnie swoją klepką, czy tym, tak jak Kun tam ma grać, czemu nie można tego przynieść na prawą stronę? No i to miało jakieś przełożenie na to, bo nagle się nie atakowaliśmy już prawą stroną i tymi bezużytecznymi wrzutkami Kostakiewicza, tylko poszliśmy już na lewą, gdzie to Michalski próbował. Też to fajnie wyglądało. No może troszeczkę szczęścia, troszeczkę na pewno też szczęścia brakowało, ale i tak dalej będę się chyba upierał przy tym, że jesteśmy naprawdę zakładnikiem Marcina i ja bym mu kiedy, jak nie teraz, z outsiderem jak na razie tej ligi z Tendencją, dać pograć innym chłopakom, a niech Marcin odpocznie. Może ten tydzień czasu dodatkowy zrobi mu lepiej. Niech się, nie wiem, poukłada coś w głowie. Może niech posiedzi na ławce, może zobaczy, jak to inaczej z ławki wygląda, co robią źle zawodnicy. No to też inne spojrzenie. No, kto sobie usiądzie z boku, niż jest na tym boisku, przez te 7 meczów ci nie idzie, a jak usiądziesz sobie jeden mecz, widzisz z boku, gdzie dokładnie kto robi jakieś błędy, także no mam nadzieję, że to nie ma co się obrażać, tylko dla dobra drużyny, no i może wtedy sobie przemyśli, no. Mhm. Ale jest moje takie spostrzeżenie z boku. Nie będę tam zawracał linii, także dalej słucham, no i nie ma co myśleć, no trzeba czekać na następny mecz. Jesteśmy jak na razie takim średniakiem tej ligi, dopiero początek sezonu. Wszystko się wyklaruje, no. Jasne. Dzięki bardzo, Łukaszu, za telefon. Słyszymy się. Do usłyszenia. Cześć. Tyle by znowu Łukasz z Liverpoolu. Ja wrócę, pozwolisz, Adamie, do tych wypowiedzi, które... Tak, bo pojawiły się wypowiedzi zawodników teraz. Dokładnie. Mieliśmy wypowiedź trenera Dobiego, ale przejdźmy jeszcze do wypowiedzi drugiego trenera, jeżeli chodzi o zespół Puszczy Niepołomice. Przypomnijmy, że trener Tułacz nie był dzisiaj Marcin. O, nie uda nam się, bo mamy już połączenie. Witam, Maciej Gwinczewski, cześć, Radio Widzewski, mamy przyjemność, ale chyba się domyślam. Halo, dzień dobry, Dominik z Islandii, jak się domyślałeś. Tak, na szybciorka, jedno nazwisko, Grzegorz Brochowski. No, ty też sobie przeglądałem ostatnie mecze rezerw. W trakcie ile naliczyliśmy bramek? 6? Wiesz co, jakoś tak, widziałem, że tam chyba w ostatniej kolejce też strzelał. Tak, masz gotowego. Aha, a ile ma lat Grzegorz Brochowski? Tak tylko spojrzę. 21, okej. Okay. Wiesz co, bo tak w międzyczasie nie wiem, czy też słuchałeś, bo rozmawialiśmy chwilę przed telefonem Łukasza i w trakcie, na początku rozmowy tej drugiej z Łukaszem, na temat wyjścia po prostu z takim, wiesz, fałszywym napastnikiem. Wiesz co, my nie jesteśmy Barceloną. Mamy za... Tak, ale z drugiej strony, wiesz jak to tak argumentuje? Tym, że my i tak opieramy naszą grę na skrzydłach i zejścia skrzydłowych do uderzenia. Wiesz co, no ale tak, tylko jeden jest do ścinania i do uderzenia, to jest Michalski. Kun raczej dośrodkowuje. Ale czyli kolejemy na jedną Michaela na Kuna?
Michael nawet dzisiaj oddawał uderzenie i to takie z ostrego kąta, wiesz, ale dlaczego... celne. Dobrze. Jeżeli mogę spytać, dlaczego nie zagrać tego w ten sposób, że zamiast, że dobra, dać Robakowi 45 minut z tandycją, chociaż bardzo niechętnie. Ja najchętniej bym po prostu powiedział, ok, chłopie, siadasz na ławkę, najwyżej wchodzisz na ostatnie 20 minut. Ale postawić tego Brochowskiego i powiedzieć mu, między stoperami trzymasz linię. Koniec, kropka. Jesteś ostatni, nie bronisz. I zagrać rzeczywiście na dwa skrzydła Amejał Michalski i zrezygnować na ten moment z Kosakiewicza. Tak, tam z Pęcińskiego. Zagrać na... zagrać z Filipem Bechtem na lewej stronie. Spróbować pary Nowak-Grudniewski. Pary stoperów. I znowu świętokradztwo. W środku Mucha z Pięczkiem. Skoro gramy z najsłabszą drużyną tej ligi, tak? Z ludźmi, którzy mają problem w ogóle z wymianą trzech podań, to powiedzieć Pięczkowi tak, kolega, nie chcesz grać na lewej obronie, chcesz grać w środku. Pokaż, jak grasz w środku. Pokaż mi to. Bo zaraz może się okazać, że najmniej potrzebny w tym towarzystwie będzie Morzeń. Wiesz co, to teraz tak, środek obrony, myślę, że bardzo realny, bo Grudniewski pokazał, że potrafi zagrać już 90 minut i myślę, że Nowak na pewno wraca do składu i mam jakieś takie przeczucie, że właśnie z Michałem stworzą parę stoperów na ten mecz z Sandecją, no bo też Sandecja nie będzie raczej, przynajmniej na ten moment, tak mi się wydaje, zespołem, który będzie na nas napierać przez cały mecz. Więc też nie jest potrzebne, żeby ten Michał Grudniewski, żeby był cały mecz, wiesz, na pewno nie będzie latał 90 minut, no tak będzie, raczej tak. To będzie mecz pewnie spokojny dla obrońców, więc tu myślę, że jest to bardzo realne, ale to pokażą pewnie treningi w tygodniu. Prawa strona, bardzo bym chciał, żeby Łukasz usiadł na ławce i złapał taki zimny prysznic, bo na ten moment mam wrażenie, że też jego pozycja jest za mocna w tym zespole i on zbyt pewnie się czuje. Więc to bym spróbował Stępińskiego albo, i to mi przeszło też przez myśl, Kuna na obronie. Na prawej obronie. Bo o nim wszyscy mówią, że on super, super broni, gorzej do przodu, więc ja bym w ten sposób też spróbował. Albo Stępiński, albo Kun. On grywał, słuchajcie, Dominik grywał na prawej obronie właśnie w roli wahadłowego w Sandecji Nowy Sącz i tam zbierał również bardzo dobre recenzje, dokładnie. Więc myślę, że on potrafi grać na tej pozycji i myślę, że to by nie było głupie. Natomiast jeszcze teraz tak przyszło mi do głowy, a może by tak Kosakiewicza spróbować na skrzydle postawić? No ale... Na którym skrzydle? Nie, on ma za słabe, dośrodkowanie w biegu. Nie. O to chodzi, żeby go posadzić na ławce, dlatego że... Za czasów gry w Koronie Kielce on grywał na pozycji... Adam, ale on w Koronie Kielce to grał półtora roku temu. A w tej chwili... Ja mówię tylko, że grywał na pozycji pomocnika, a niekiedy na niej grał. Mówię, że grywał na tej pozycji, natomiast... Okej, Adam, ale dlaczego my mówimy o zmianie Kosakiewicza? Dlatego, że jego atutem niewątpliwym były dośrodkowania i stałe fragmenty gry. Więc zapytam, kiedy ostatnio widziałeś poza meczem z Unią Skierniewice dobre dośrodkowanie Łukasza Kosakiewicza? O Jezu, jeszcze chyba w Koronie Kielce. W meczu z Jastrzębiem, kiedy to po jego dośrodkowaniu można jeszcze strzelił bramkę. Dobra, jedno. A poprzednie? Ale zaraz. Przepraszam, wejdę w słowo. Czy uważasz, że to było przemyślane jego zagranie? Czy to była przemyślana jego asysta? Bo moim zdaniem ta asysta była bardzo sytuacyjna. I uderzenie Moszczenia było jak najbardziej instynktowne. No dokładnie, była... bo to też nie było super dośrodkowanie. Weźmy też to pod uwagę. Była to jest kolejna święta, przepraszam Adaś, że ci wejdę słowo. Ale nie ma sprawy. To jest kolejna święta krowa, której się dorobiliśmy w szatni. Łukasz Kosakiewicz, jak tragicznego meczu by nie zagrał, on i tak wejdzie. Tak po prostu. I teraz tak,
Rzeczywiście. Z drugiej strony, kurczę, my taką panikę bardzo mocno siejemy, ale tak właściwie to my przegraliśmy jeden mecz po trzech, tak? Mhm. Jesteśmy na tej 13, na tym 13 czy 14 miejscu. Spadek nam na razie nie grozi. Mówimy, że dobra, zobaczymy, dograjmy to do zimy. Tylko że z drugiej strony też musimy reagować szybko na pewne, tematy. I dwie osoby na ławce na dzień dobry, to jest rzeczywiście Robak i to jest Sakiewicz. A trzecią osobą, którą posadziłbym na ławce za to, że nie potrafiła opanować środka pola, to byłby Morze. Mhm. Wiesz co, a ja natomiast Mateusza bym zostawił, bo jakby pokazał w meczach tych dwóch ostatnich, czy trzech nawet, ja bym powiedział, bo jednak zaliczę ten od powiedzmy od 100 milu, że oni wspólnie z Muchą ten środek dominowali. To jednak... A czy zdominowali środek dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj absolutnie nie. Natomiast też Patryk Mucha nie grał na takim poziomie, na którym zagrał w poprzednich meczach. Więc jeżeli byśmy mieli... A człowiek zagrał o niebo lepiej niż... Zagrał o niebo lepiej niż może, mi się wydaje. Wiesz co, a mi się wydaje, że zagrali bardzo podobnie. Obaj by mieli bardzo proste błędy, nawet jeżeli chodzi o Patryka, jak ten, o którym mówiliśmy z Grześkiem, z Grzegorzem z Irlandii. Morzeń też miał błędy. Natomiast Morzeń dał nam najlepsze dośrodkowanie w tym meczu, tak? Z rzutu wolnego. Dużo lepsze niż Kosakiewicz dośrodkowywał wcześniej czy później. No właśnie. Teraz pytanie, czy nie lepiej na przykład by było, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, czy nie lepiej by było zmienić wykonawcę stałych fragmentów gry podstytując rzuty rożne i rzuty wolne. To na pewno, bo Morzeń przecież bo w tej drugiej lidze też zmienił Kosakiewicza i to nie wyglądało źle. To co robi Kosakiewicz od półtora roku w Widzewie, no zdarza mu się raz na jakiś czas coś, co, no dobra, gdzieś tam wejdzie w pożądaną, że tak powiem, strefę. Ale w większości ogromnej jego wrzutki, jego zagrania to jest drama. I to trwa nieważne, czy on z rzutu wolnego, czy z rzutu rożnego. Na 10 prób z rzutu wolnego, gdzieś tak z 40 metra, no to tak z 6 ląduje na głowie pierwszego obrońcy. No to po cholerę on to w ogóle robi, skoro on tego nie potrafi. I skoro my ciągle go zmuszamy do tego, żeby on to robił, ale on tego nie umie. Podejrzewam, że dać Bechtowi wrzucić z rzutu rożnego, on to lepiej zrobi. W zeszłym sezonie pamiętam, że do jakiegoś tam dośrodkowania jednego czy drugiego doszedł Kordas i wiosną lepiej dośrodkował niż... Znaczy, tak naprawdę my cały czas, i ja się na tym też teraz tak łapię, że mówimy o tym Kosakiewiczu, że on tak super dośrodkowuje i tak dalej, natomiast no te 12 asyst w zeszłym sezonie rzeczywiście fajnie, czy 13 fajnie wygląda, natomiast to była głównie jesień. Wiosną on już nie wszedł na ten poziom. No właśnie. Ale wiesz, nigdy nie mówiłem, że on dobrze dośrodkowuje. Chcę przypomnieć nasze wcześniejsze rozmowy, ja zawsze mówiłem, że on tego nie powinien robić. Mm-hmm. On tego nie potrafi. Przede wszystkim, wiesz, wziąć go na treningu, dać mu piłkę, jesteś rozgrzany, proszę cię bardzo, staje gość na wapnie, ty dośrodkowujesz w pełnym biegu z 30 metra z prawej strony. Jeżeli ty 9 na 10 nie trafisz, no to nie dośrodkowujesz, no nie powinieneś tego robić, tak? Mm-hmm. Wiesz co, by tu... Tak jak mówię, ja mam 41 lat, ja to potrafię zrobić. 9 na 10 trafić gościa w głowę, który stoi na wapnie. Mhm. Bo ja to potrafię, ale wiesz, ja się z czego innego utrzymuję, nie za co innego płacą. I mimo, że wyczynowo w piłkę nie gram 20 lat, ja ciągle to potrafię, bo to jest to, albo to potrafisz robić, albo nie. To nie jest zależne, co, nie, mityczna dyspozycja dnia, mityczna forma, nie. Nie umiesz dośrodkować z 40 metra spod linii w pełnym biegu, no to sorry, no nie potrafisz, nie powinieneś tego robić. Może ścinając pole karne, może tym będziesz, nie wiem, bardziej robił różnicę, co pokazał mecz z co Morzeń strzelił z Jastrzębiem, tak? Dokładnie, to było z narożnika pola karnego zagranie. Tak, to było z narożnika pola karnego zagranie. O tym zagraniu to było, mówię, ale to było prawda, że... To dośrodkowanie. Ja mówię serio, to nie było, powiem jeszcze raz, to nie było stricte dośrodkowanie. To było po prostu zagranie z narożnika pola karnego do Morzenia, który stał na środku, który stał prawie na wapnie. Mhm.
Wiesz, ja... Serio? Mnie to wyglądało na przypadkowe. Mhm. No, nie było to na pewno na... To było, tak jak mówisz, no, sytuacyjne uderzenie, tak? Nie była to piłka zagrana, myślę... Łukasz potrafiłby pewnie tą piłkę zagrać. Inaczej, jakbyśmy mieli drugą taką sytuację, no to nie wiem, czy w taki sposób by to zagrał. Podejrzewam, że jakbyśmy wygrywali 2-0, to tutaj z takiej akcji by bramka nie padła. No może tak być. Ale tego się już nie dowiemy. Natomiast ja jakby też podpiszę się jedną, drugą ręką pod tym, co mówisz. Łukasz powinien usiąść na ławce w tym meczu z Sandecją i powinniśmy tam... A myślałem, że Grzesiu Brochowski do pierwszego składu. Wiesz co, nie wiem, czy do pierwszego, ale wydaje mi się, że na pewno powinien w poniedziałek zameldować się na treningu i trener powinien mu się przyjrzeć. Nie wiem, kto dzisiaj strzelał, bo Marcin też wspominał w trakcie meczu, a na WTM jeszcze tej informacji nie ma, ale rezerwy też 3-1 wygrały, więc to też ciekawe, kto tam strzelał. Powinien na pewno trener zaprosić któregoś z tych napastników, żeby mieć jakąś alternatywę. No właśnie, no bo kurczę, no teoretycznie rezerwę miał robić za młodzieżówkę, a tymczasem gra kisi się tam 21-latek, no, który lutuje bramkę za bramką, tak? Więc wydaje się, że umie to robić. Mhm. Wiesz, ma 21 lat. Pewnie będzie mu zależało, tak? Pewnie nie odpuści. Pewnie będzie jeździł na dupie, bo dostał szansę. No, nie wypada mi się z tobą nie zgodzić i zapewne by tak było. Czy by to był Brochowski, czy to byłby ktoś inny z naszej rezerwowej drużyny, nawet taki Pięczek. Bo ja uważam mimo wszystko, że to jest błąd, że my chcemy tego Marcela się pozbyć, bo jeżeli nie na lewej obronie, to może on rzeczywiście powinien grać na pozycji pomocnika prawego bądź lewego. A może nawet i w środku. Nie no, na pewno nie pomocnik prawy czy lewy, bo on nie ma też gazu, więc tu się nie zapędzajmy. Marcel Pięczek był w juniorach grany w środku na pozycji 6-8, a został przestawiony na lewą obronę przez trenera Mroczkowskiego, bo była taka potrzeba grania dwoma młodzieżowcami. Okazało się, że Marcel ma lewą nogę, no to wystawimy go na lewej obronie i lewe skrzydło mieliśmy młodzieżowe. Natomiast no to jakby on zresztą też chyba z tego, co mi wiadomo, powiedział trenerowi, że chciałby być próbowane w środku pola i w rezerwach w tym środku pola gra. Zobaczymy. No właśnie, na razie jest poza pierwszym zespołem. Nie jest zapraszany chyba na treningi pierwszego zespołu, takie mam wrażenie, ale mogę się mylić. Kwestia jest taka, że po prostu trener powinien podejść i powiedzieć: słuchaj, chciałeś grać na środku pomocy, pozycja 6-8, proszę cię bardzo. Pokaż, co potrafisz. I może by się nagle okazało, że tak pięknie wyglądająca współpraca Morzenia z Muchą, to będzie dupa w porównaniu z tym, co będą potrafili współpracować Pięczek z Muchą. Jasne. No zobaczymy, no tym będziemy się pewnie dowiadywać na przestrzeni tygodnia, czy spodziewać się jakichś tam zmian w składzie, czy nie. No to teraz na gorąco możemy powiedzieć na pewno tyle, że Widzew zagrał dzisiaj bardzo słaby mecz i nie wiem, czy zasłużenie przegrał, bo Puszcza też nie zagrała, ta Puszcza była do rozjechania według mnie. No, ale wystarczyło wykorzystać dwie okazje Marcina Robaka i byśmy wracali z trzema punktami, panowie. Słabe mecze też trzeba umieć wygrywać. Jasne. No Miku, będziemy jasne kończyć, bo będziemy kończyć już też całą audycję za chwilkę. Dzięki bardzo jeszcze za telefon, jasne, i słyszymy się na pewno niedługo. Do usłyszenia. Cześć. Słyszymy się. Cześć, pa. Tyle Dominik z Islandii. Przeczytamy sobie może, Adam, jeszcze na szybko te wypowiedzi piłkarzy pomeczowe, bo pojawiły się chyba trzy piłkarzy Widzewa i jedno mamy jeszcze, jeżeli chodzi o... Chciałem powiedzieć o gości, ale to my byliśmy gościem. Mateusz Morzyń. Mieliśmy słupki okazję sam na sam, ale bramkarz Puszczy świetnie bronił. Rywale zdobyli gola po uderzeniu w samo okienko, a my całą drugą połowę waliliśmy głową w mur. Nic nie chciało wpaść, nie mogliśmy się przełamać. Niestety takie mecze się zdarzają. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy spotkanie, stworzyliśmy okazję, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Jakoś się odniesiesz?
Mateusz zawsze nigdy nie był jakoś bardzo wylewny do jakichś głębszych wypowiedzi pomeczowych. Natomiast no, były te okazje, ale tych okazji też nie było jakoś, nie wiem, bardzo, bardzo dużo i uważam, że taki klub jak Widzew i mający przede wszystkim w składzie takich piłkarzy jak Marcin Robak czy Mateusz Morzyń, którzy zagrali naprawdę mnóstwo meczów na poziomie ekstraklasy, no to powinno się tych sytuacji stwarzać zdecydowanie więcej. Ja to powiem szczerze, że zaczynam się trochę bać o ten piątkowy mecz z tą Sandecją, bo ta Sandecja, jak sobie obejrzę ostatnie nasze mecze, to może sobie powie, i no, my jedziemy na Widzew z zerowym dorobkiem punktowym, ale tak naprawdę to ten Widzew jest do ogrania i jak my nie strzelimy bramki w pierwszych 10-15 minutach, no to może to być krucho. No, zobaczymy, to dopiero w piątek, także kilka dni jest. Ja jakoś tam przesadnie bym się tej Sandecji nie obawiał. Oni przegrali wyraźnie na wyjeździe 3-0 z Zagłębiem Sosnowiec, z którym my powinniśmy mecz wygrać we wtorek. Mateusz Michalski powiedział, mieliśmy 3-4, może nawet 5 dogodnych sytuacji. Sam mogłem otworzyć wynik już w pierwszej minucie. Gdybym to strzelił, mecz wyglądałby pewnie zupełnie inaczej. Puszcza miała jeden groźny fragment gry i udało jej się zdobyć gola. Kluczowa w tym meczu była skuteczność i to jej brak kosztował nas dzisiaj stratę 3 punktów. Bardzo, bardzo mądra wypowiedź Mateusza i przynajmniej facet, który nie owija w bawełnę i to mi się u niego podoba. Mam nadzieję, że Mateusz, tak jak wspomniałem kilka minut wcześniej, jeszcze pokaże, na co go stać, bo chociaż właśnie a propos tych wykonawców stałych fragmentów gry, to ja chciałbym przypomnieć, że Widzew, grając w drugiej lidze, był w czołówce drużyn, które zdobywały bramki po stałych fragmentach gry, a jednym z głównych wykonawców tych stałych fragmentów gry był Mateusz Michalski, więc może warto by było tutaj czegoś poszukać. Nie no, Mateusz Michalski, jak ja pamiętam dośrodkowania Mateusza Michalskiego albo Daniela Mąki ze stałych fragmentów gry, to one zazwyczaj kończyły się albo na pierwszym obrońcy, albo na przerzuceniu wszystkich zawodników, którzy w polu karnym się znajdowali. Także myślę, że trzeba poszukać chyba jeszcze kogoś. Takie ja mam wrażenie. Patryk Mucha z kolei. Byliśmy przygotowani, wiedzieliśmy, jakimi sposobami Puszcza będzie chciała strzelić bramkę, a mimo wszystko tak właśnie padł pierwszy gol. Później stworzyliśmy jednak 100% sytuacje, dlatego jesteśmy na siebie bardzo źli, że żadnej z nich nie potrafiliśmy wykorzystać. No cóż, myślę, że do Patryka to nie można mieć większych zastrzeżeń. Uważam, że jego gra jest zdecydowanie na plus z meczu na mecz i wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych transferów, jakie Widzew dokonał w tym okienku transferowym. Mhm. Eryk Cikos, i to już mam zawodnika Puszczy Niepołomice, cieszę trzeci wygrany z rzędu meczu siebie, zwłaszcza po nieudanych pierwszych spotkaniach. Zmieniliśmy trochę taktykę na te domowe spotkania. Nie są to pewnie bardzo atrakcyjne mecze dla kibiców, ale najważniejsze, że wróciliśmy na drogę sukcesów i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. W drugiej połowie meczu z Widzewem brakowało nam już trochę sił, więc mimo, że nie chcieliśmy, musieliśmy się cofnąć. Na szczęście udało się jednak utrzymać korzystny rezultat. No, to jest to, co powiedział Dominik, że mecze, w których nie idzie, to też trzeba umieć wygrywać. Najlepszym przykładem jest dzisiejszy mecz UKS-u, który męczył się strasznie z Resowią, a ostatecznie wygrał jednak 2-1 po dwóch rzutach karnych, co prawda. Jeden oczywiście był ewidentny jak najbardziej, natomiast drugi po wielu powtórkach przez stację Polsat Sport komentatorzy doszli do wniosku, że faul był jednak przed polem karnym i ten drugi karny UKS-owi się nie należał, ale koniec końców 3 punkty zostały w Łodzi i efekt jest taki, że UKS po 7 meczach ma komplet punktów. Mimo jasne. Tego, że dzisiaj według komentatorów i fachowców, którzy byli na tym meczu, zagrał najsłabszy mecz w sezonie. Mhm. Sprawdzam sobie jeszcze Twittera, ale tam się też pod tym hashtagiem dogrywka za wiele już później nie wydarzyło. Opinie kibiców po tym meczu są jednoznaczne. No nie są pozytywne i nie ma zadowolenia w narodzie. Przypomnijmy, Widzew dzisiaj przegrywa na wyjeździe mecz 7. kolejki Fortuny pierwszej ligi 1-0. Po bramce, którą Erik Cikos strzelił w 13 minucie gry z głowy, z dośrodkowania, po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego. To tyle tak naprawdę. Będziemy kończyć sobie już tą dogrywkę, bo już troszkę ponad 2 godziny z wami jesteśmy. Spoglądam sobie, co jeszcze dzisiaj u nas w radiu będziecie mogli usłyszeć, jeżeli chodzi o tą ramówkę na końcówkę niedzieli. To za chwilę, tak jak mówię, kończymy sobie dogrywkę. Później będziemy mieli powtórkę meczu od 18:00, meczu koszykówki kobiet komentowaną przez Adama. Widzę, wczoraj podejmował Tęczę Leszno. Od 20:00 powtórka Czerwonej Łodzi Podwodnej, Maciej Cholewiński, Piotr Rodzewicz. O 21:00 zaczynamy rozmowy totalnie swobodne i tam Łukasz Sosenkiewicz, Adrian Somorowski i najprawdopodobniej bardzo ciekawi goście, także zapraszamy, obserwujcie też sociale, bo tam na pewno też będziemy potwierdzać sobie, kogo w tych rozmowach posłuchacie. Spoglądam sobie jeszcze na pozostałe mecze dzisiejsze, tak jak mówię, Adam ŁKS wygrywa 2-1 z Resowią Rzeszów, my przegrywamy 1-0 z Puszczą, Odra Opole na ten moment remisuje u siebie 0-0 z Arką Gdynia. Mecz Łęcznej z Jastrzębiem jest przełożony. Astomil z Bełchatowem i Termalika z Radomiakiem grają dzisiaj wieczorem odpowiednio o godzinie 17:00-18:00. W dniu wczorajszym, przypomnijmy wyniki, Fortuna pierwszej ligi, GKS Tychy przegrywa u siebie 1-0 z Koroną Kielce, Sosnowiec wygrywa 3-0 z Sandecją Nowy Sącz, a Miedź Legnica dzieli się punktami z Chrobrym Głogów 2-2. I to tyle, jeżeli chodzi o wyniki, jakie już w tej pierwszej lidze dzisiaj, czy w ten weekend nam wpadły. No, informacją dnia jest to, że my niestety bez punktów na tarczy wyjeżdżamy z Niepołomic. No niezbyt, myślę, wesoła droga przed Widzewiakami. My będziemy się już z wami żegnać. Dziękujemy za to, że byliście z nami przez te ostatnie ponad dwie godziny. I co? I słyszymy się dalej. Tak jest, ja wam również bardzo dziękuję, moi drodzy. Wszystkiego dobrego, do widzenia i do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia, cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Dogrywka. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.